Wznawiamy obrady, proszę Państwa. Jesteśmy przy punkcie czwartym. Informacja komendanta powiatowego Policji w Sokole Podlaskim o stanie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokole Podlaskim, o stanie bezpieczeństwa pożarowego w mieście Sokołów Podlaski. Pan komendant Tomasz Wilk zabierze głos. Zapraszam do mównicy, panie komendancie. Proszę Państwa, tak jak poprzednio po wystąpieniu pana komendanta, bardzo proszę, żebyście Państwo zadawali pytania na temat przedstawionej informacji, jak również tam o całokształcie pracy Komendy Powiatowej Policji. Pan komendant jest tutaj osobą jak najbardziej kompetentną do udzielania informacji. Proszę bardzo, panie komendancie. Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo. Przedstawię najważniejsze tematy z tego materiału, który państwo otrzymali. Zacznę od spraw kadrowych w komendzie. I tak na 31 grudnia 2019 roku w komendzie był jeden wakat. Pracowało 55 funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych. Jeśli chodzi o stan na dzień 30 czerwca tego roku, sytuacja już jest troszkę gorsza, bo mieliśmy 4 wakaty. Ze względu na to, że odeszły następne osoby na zaopatrzenie emerytalne, a w związku z tym, że sytuacja pandemiczna spowodowała, że od marca nie ma ani jednego kursu podstawowego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, bo wszystkie zostały wstrzymane. W związku z tym te wakaty się nawarstwiają i mogę tylko powiedzieć, że na dzień dzisiejszy tych wakatów już jest 6. Mam nadzieję, że w grudniu jest taka prognostka, że ruszą kursy 2 i będą to kursy już skrócone, bo poprzednie kursy strażaka trwały 6 miesięcy. Te mają być nowe, 3,5 miesięczne i mają być w systemie stacjonarnym, że strażak wyjedzie i 3,5 miesiąca go nie będzie, będzie na tym kursie, to też ze względu na sytuację pandemiczną, żeby nie zarażać tych kursów. Mam nadzieję, że one ruszą, bo w tej sytuacji będzie naprawdę trudno, jeżeli te kursy dalej nie będą trwały. I przy obsadzie 56 strażaków ja codziennie muszę wystawić 8 strażaków w podziale bojowym i jeden strażak w stanowisku kierowania, czyli 9 strażaków musi codziennie być obsadzonych na zmianach służbowych. Niezależnie ile mam strażaków, w związku z tym nawarstwiają się nadgodziny z tego tytułu, jeżeli tych strażaków nie ma. Na razie sobie radzimy, mam nadzieję, że mamy przygotowanych 2 kandydatów na strażaków. Z tym też nie jest tak łatwo, bo ogłosiliśmy w międzyczasie 2 nabory mimo tej sytuacji pandemicznej, żeby mieć przygotowanych tych kandydatów do skierowania ich na kursy podstawowe. Mogę tylko powiedzieć, że jak ogłaszamy nabór, startuje około 20 paru kandydatów, to po przeprowadzeniu testów sprawności fizycznej obowiązujących Państwowej Straży Pożarnej zostaje 2-3, czyli odsiew jest bardzo duży. I następnie są kierowani na komisję lekarską i z tej komisji lekarskiej bywa też tak, że tak jak ostatnio mieliśmy 2 miejsca, mieliśmy 3 wyłonionych kandydatów i 2 jeszcze w międzyczasie odpadło, w związku z tym tylko 1. Musieliśmy robić następny nabór, żeby zapewnić miejsce. No ale tak już jest i z tym musimy sobie radzić. No to jest też trochę wina czasów, w jakich żyjemy. Młodzież jest generalnie mniej przygotowana fizycznie do spełnienia tych warunków fizycznych. Mimo tego, że w ubiegłym roku te warunki jak gdyby zostały trochę złagodzone, bo poprzednio był jedną z konkurencji było 50 metrów, bieg na 50 metrów i tam wynik był bardzo wyśrubowany i jeżeli ktoś nie miał predyspozycji, to tego po prostu nie zrobił, nie osiągnął tego wyniku i już odpadał generalnie. I wtedy jak była ta 50, konkurencja 50 metrów płaskie,
to odpadało 80-90% kandydatów już na tej jednej konkurencji. Teraz są inne konkurencje, myślę, że łatwiejsze i normalny młody człowiek ćwicząc pół roku powinien się przygotować i zdać test sprawności fizycznej. Nie widzę tutaj żadnych problemów, ale są takie sytuacje, że bo my też przechodzimy te testy, że niektóre wyniki są tych młodych ludzi są gorsze od wyników, jakie ja jeszcze osiągnę na tych konkurencjach. No tak, tak jest przygotowana teraz młodzież niestety. Ale jakoś tam sobie radzimy. W międzyczasie też zatrudniliśmy jednego oficera, bo z oficerami w Komendzie Sokołowskiej też nie jest za dobrze. Ja jak obejmowałem stanowisko 3 lata temu komendanta, to na sumowując w wojewódzkim statystykach zajmowaliśmy przedostatnie miejsce w zakresie ilości oficerów w komendzie i tak samo było z aspirantami. Teraz z aspirantami to już jest sprawa unormowana, bo w międzyczasie 9 przez 3 lata zostało przeszkolonych oficerów. Też zatrudnili 4. W związku z tym przynajmniej ta sytuacja się nie pogarsza, a wprost poprawia. Jeśli chodzi o dotacje, jakie w ubiegłym roku otrzymała OSP Cukrownia, dostała 35 045 zł na remont i sprzęt dla swojej jednostki. W 2020 roku, czyli w tym, otrzymała kwotę 2700 zł na zakup sprzętu. To są dotacje z MSWiA dla jednostek z KSRG. OSP Sokołów, czyli ta jednostka, przy której działa tylko orkiestra i prowadzi działalność kulturalną, otrzymała w ubiegłym roku 5000 jak dla wszystkich jednostek i w tym roku 5740 zł na zakup urządzeń, instrumentów medycznych, muzycznych, przepraszam. To tylko też jak gdyby została wytypowana ta jednostka. W tym roku tylko 4 jednostki dostały dodatkowe pieniądze z środków MSWiA. Jeśli chodzi o wyszkolenie strażaków, to w 2019 roku było to bardzo intensywne. Zrealizowaliśmy 8 kursów. Łącznie przeszkoliliśmy 216 strażaków. To był drugi rok z rzędu, kiedy tak dużo tych strażaków przeszkoliliśmy. No, po kursie podstawowym 138, po kursie dowódców 78. No i tutaj z OSP Cukrownia zostało przeszkolone 8 strażaków na kurs podstawowy i 5 strażaków dowódców. Mogę podkreślić, że stan wyszkolenia OSP Cukrownia jest bardzo dobry. Chyba najwyższy w powiecie, bo to jest i duża jednostka. Mają normy przekroczone o wiele wymagane dla jednostek z KSRG. Trzeba się z tego cieszyć. Wśród członków OSP Cukrownia jest 6 funkcjonariuszy PSP. Jeśli chodzi o statystyki zdarzeń, na terenie powiatu w 2019 roku powstało 850 zdarzeń. Jest to 18% mniej w stosunku do roku poprzedniego, tego rekordowego, w którym powstało 1005 zdarzeń. Powstało 585 miejscowych zagrożeń, tu jest to spadek o 17%. Pożarów 196, spadek o 3% i alarmów fałszywych 69, spadek o 29%. W pierwszym połowie tego roku powstało 644 zdarzenia, tu jest wzrost o 30%, 137 pożarów, 473 miejscowe zagrożenia i 34 alarmy fałszywe. Mogę podkreślić już z całą pewnością, z wiedzą na dzień dzisiejszy, że ten rok będzie rekordowy w historii powiatu sokołowskiego. Mamy na dzień dzisiejszy 997 zdarzeń, brakuje do rekordu 8, a zostało jeszcze ponad 2,5 miesiąca. Także ta statystyka w tym roku zostanie również wyśrubowana i tych zdarzeń naprawdę było dużo. Na terenie miasta w 2019 roku powstało 282 zdarzenia. To jest to 4% mniej, czyli spadek był mniejszy jak na terenie powiatu.
Miejscowych zagrożeń 187, tu wzrost 110%, na powiecie był spadek. Alarmów fałszywych było 51, spadek o 31% i pożarów o 13%, było ich 44. Na pierwsze półrocze 2020 roku stan zdarzeń jest 168, to jest też duży wzrost, pożarów 17, miejscowych zagrożeń 137, alarmów fałszywych 14. Porównując miasto do innych samorządów, to udział miasta w zdarzeniach to jest 33%, czyli troszkę mniejszy jak w działaniach policji, bo tam było w granicach 50%, u nas jest 33%. Jeśli chodzi o działania, udziały jednostki OSP Cukrownia w zdarzeniach w 2019 roku, brała udział w 82 zdarzeniach i jeszcze 36 razy była dysponowana do zabezpieczenia powiatu i miasta. Wtedy w przypadku wyjazdu całych sił PSP z komendy jednostka ta jest alarmowana, oni się zgłaszają i zostają w dyspozycji do momentu powrotu sił PSP. Łącznie tych wyjazdów OSP Cukrownia łącznie było 118. Jest to jedna z dwóch najczęściej wyjeżdżających jednostek na powiecie. Druga to jest OSP Kosów, też z miasta. Czyli tutaj dwa miasta wiodą prym w wyjazdach do zdarzeń. Dwie jednostki z tych miast. Jeśli chodzi o grupę specjalistyczną naszą wodno-nurkową, wyjeżdżała 12 razy do zdarzeń na terenie województwa mazowieckiego i województw pobliskich. W 2018 było to 11 razy. Z tych ważnych rzeczy, które się odbywały na terenie miasta, to w październiku 2019 roku odbyły się duże ćwiczenia na obiekcie tutaj parku w Cukrowni, w których brało udział 10 jednostek. Były to działania z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. Z założenia bez ratownictwa medycznego, tak sobie założyliśmy, chcieliśmy przećwiczyć własne działania bez udziału tych służb w przypadku zdarzenia masowego. Takie rzeczy może się zdarzyć i zdarza się, że już i teraz, jeżeli nie ma karetki, to jest dysponowana jednostka straży do zdarzenia medycznego. Jeśli chodzi o zawody powiatowe i gminne, odbyły się dwa na terenie miasta. Były to zawody powiatowe drużyn dorosłych. Brało w nich udział 22 drużyny. We wrześniu to się odbyło i były rozegrane jeszcze na stadionie w Cukrowni zawody młodzieżowe dla drużyn młodzieżowych. 12 drużyn brało udział w tych zawodach. Jeśli chodzi o działalność kontrolno-rozpoznawczą na terenie miasta i powiatu, w 2019 roku przeprowadzono 68 czynności kontrolno-rozpoznawczych, w tym na terenie miasta 24, w tym 27 odbiorów, miasto 10, 31 czynności kontrolnych podstawowych, miasto 9 oraz 10 kontroli sprawdzających, miasto 3. Skontrolowano łącznie 81 obiektów, miasto 23. Wydano 15 decyzji, miasto 4. W 2019 roku funkcjonariusze uczestniczyli w sprawdzaniu warunków ewakuacyjnych w 20 obiektach. Łącznie ewakuowanych było 4135 osób. Miasto 15 obiektów, 3292 osoby. Na 30 czerwca tego roku były to tylko dwa obiekty. Na razie sytuacja pandemiczna też jest taka, że te ewakuacje się odbywają w znacznie ograniczonym stopniu ze względu na sytuację. My też ze swojej strony, jeżeli bierzemy udział, to tylko nie wchodząc do obiektu, obserwując ewakuację z zewnątrz, po to, żeby też przestrzegać rygory, które teraz są. Sytuacja, gdyby zdarzyła się zakażenie wśród strażaka, dla nas jest bardzo trudna. Jednostka jest wyłączana z działań i są prowadzone działania zaradcze, są obsady z innych komend. W tej chwili został wprowadzony system czterozmianowy. W
komendzie. Załoga jednostki została podzielona na dwie grupy. Jedna grupa w systemie 24/24 pełni dyżur przez tydzień, a druga w tym czasie przebywa w domu. I później po tygodniu jest wymiana, ta druga część pełni dyżur w systemie 24/24, czy 24 w służby i 24 w domu i potem po to, żeby w przypadku jakiegoś zakażenia można było tą drugą część załogi wykorzystać do obsadzenia zmian służbowych. Miejmy nadzieję, że tego nie będzie, ale były już takie przypadki w Polsce, na województwie mazowieckim też. W związku z tym trzeba być do tego przygotowanym. Jeśli chodzi o działania edukacyjne dla dzieci, no to w 2019 roku w tym naszym ogniku było 8 spotkań dla dzieci. Łącznie wzięło udział 238 dzieci w tym w tej sali edukacyjnej Ognik. Ja przypomnę, że oczywiście zachęcam, no teraz w tej chwili nie odbywają się te zajęcia, ale minie ta pandemia, żeby tutaj z takim naszym założeniem, przepraszam, żeby każde dziecko w wieku 1-3, nawet i przedszkolne, wzięło udział w takiej właśnie sali edukacyjnej Ognik. Przypomnę tylko, że ten ognik składa się z dwóch sal. Pierwsza sala to jest sala zagrożeń. W tej sali dzieci poznają zagrożenia, jakie mogą spotkać w domu lub w budynkach. Takim końcowym efektem tych zajęć w tej sali jest zadymienie dymem teatralnym tej sali. I na koniec czujka zaczyna zadziałać. Wsuwania się alarm i dzieci są ewakuowane z tego pomieszczenia. Przechodzą następnie do drugiego pomieszczenia. Oczywiście to jest bezpieczne, bo to jest dym teatralny. W drugim pomieszczeniu odbywają się zajęcia już trochę innego typu. Tam prowadzący zakłada różne scenariusze, kilka z tych scenariuszy, między innymi zdarzenia, jakie dziecko może spotkać, typu na przykład czy wypadek, czy pożar w domu. No i dziecko zgłaszając przez telefon uczy się, jak postępować. Zgłasza normalnie zdarzenie do dyżurnego. I wtedy pozostałe dzieci uczą się, jak reagować w takich przypadkach. Myślę, że to jest bardzo pouczające i ważne, żeby tutaj nauczyciele, szczególnie klas podstawowych, skorzystali z tego, bo i takie dzieci przynajmniej raz w ciągu tych 3 lat pierwszych szkoły podstawowej w takich zajęciach uczestniczyły, bo jest to bardzo pouczające na przyszłość. Tych takich ważnych rzeczy, które dało się zakupić w roku 2019, to jest przede wszystkim pompa do wody zanieczyszczonej, kamerę termowizyjną, 20 kompletów ubrań strażackich, tych już takich piaskowych, nowych. Praktycznie mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy praktycznie 100% załogi JRG już posiada te nowe umundurowanie piaskowe. Jak również pozyskaliśmy, Urząd Gminy w Terdyni przekazał nam samochód Volkswagen Golf, co prawda używany, ale nasz Ford Mondeo nie nadawał się już do dalszej eksploatacji, bo gdzie wyjechał, to praktycznie nie wracał, tylko za chwilę była jakaś awaria. W związku z tym został przekazany do OSP i pozbyliśmy się tego kłopotu. Ogólnie mogę powiedzieć, że stan bezpieczeństwa na terenie miasta poprawia się z roku na rok, co ma wpływ właśnie między innymi to wyposażenie, wyszkolenie, jak również inne działania, które poprawiają to bezpieczeństwo, między innymi coraz więcej obiektów wyposażanych w czujki pożarowe. Z tych najważniejszych rzeczy, jakie są dla nas do realizacji na przyszły rok, to zakup samochodu ratownictwa technicznego. Samochód, który użytkujemy, ma w tej chwili 14 lat. On miał być wymieniony w tym roku. Czyniłem takie starania, żeby go wymienić w tym roku. Niestety, znaczy u nas sytuacja jest podobna jak w policji, że żeby zakupić samochód, to trzeba zgromadzić 50% środków. A ten rok był specyficzny, nawet tych 50% środków z Komendy Wojewódzkiej w tym roku
nie udało się uzyskać ze względu na mniejsze dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na komendę, bo to stąd pochodziły te środki. W związku z tym to uznałem, że nie będziemy kupowali samochodu za 100% wartości, bo byłoby to nieefektywne i trudno byłoby nazbierać tyle pieniędzy z powiatu. I to zadanie chcę zrealizować w następnym roku. Tutaj już wystąpiłem do samorządów z prośbą, między innymi do Państwa samorządu i do Pana Przewodniczącego, z prośbą o zabezpieczenie środków dla nas na zakup tego samochodu na przyszły rok. Przewidzenie to w budżecie. Byłoby to dla nas o tyle łatwiejsze, że gdyby się udało i Państwo radni zdecydowali o przeznaczeniu tych pieniędzy, to później łatwiej jest reagować i szybciej można kupić ten samochód, bo te pieniądze już jak gdyby są, już nie muszę wtedy przekonywać radnych i czekać na następną sesję, bo droga jest taka, że potem te środki muszą być przekazane, musi być podpisana umowa z samorządem, przekazane na fundusz wsparcia do Komendy Wojewódzkiej. Ja dopiero wtedy mogę rozpocząć procedurę przetargową, bo u nas jest tak, że całą procedurę przetargową robię ja jako komendant powiatowy, nie tak jak w policji, że oni się tam radą, im coś robi. U nas ja jestem dysponentem środków, ja jestem dysponentem budżetu na komendę i sam muszę te działania przeprowadzić. Prośba moja jest tylko taka, że no, jest to bardzo ważny samochód, samochód, który ratuje życie ludzkie, bo jest to ten samochód, który wyjeżdża w większości do wypadków, on wyjeżdża w granicach od 130 do 150 razy w ciągu roku. No jego stan jest bardzo istotny i ma wpływ na dalsze często życie i dalsze leczenie tych osób, które są poszkodowane. Tych wypadków mamy coraz więcej generalnie i on w poprzednich latach był 15 razy już naprawiany. Jest to Iveco, które się po prostu już psuje. Ma swoje lata, będzie miało w przyszłym roku 15 lat. Czas użytkowania takiego samochodu w Państwowej Straży to 12 lat, czyli już 3 lata po terminie. Dlatego bardzo proszę Państwa o pochylenie się nad tą moją prośbą. No bo bez wsparcia samorządów niestety nie wymienimy tego samochodu, a myślę, że wszystkim zależy na bezpieczeństwie naszych mieszkańców. To nie jest samochód, żeby strażacy sobie wygodnie jeździli, tylko po to, żeby udzielać pomocy ludziom, którzy tego i tej pomocy bardzo potrzebują. Ja miał chyba tyle. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję Panie Komendancie za informację. Proszę Państwa, proszę bardzo, korzystamy z obecności Pana Komendanta i Pan Jacek Jackowski pierwszy zabierze głos. Panie Komendancie, nie dziwi mnie, że społeczeństwo nasze ma takie duże zaufanie do Państwa służby, bo wielokrotnie przekonaliśmy się, że ratujecie Państwo życie, narażając swoje życie. Bardzo mnie też cieszy, że tak duży nacisk kładziecie na edukowanie naszego najmłodszego społeczeństwa, czyli przedszkole. I wielokrotnie w mediach przekonaliśmy się, że ta edukacja przynosi rezultaty, bo nawet najmłodsze dzieci ratowały życie starszym osobom. Panie Komendancie, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Lipiński. Panie Komendancie, tutaj w tym raporcie są wymienione miejsca najbardziej zagrożone, to znaczy tam zakłady mięsne też nie jest wymieniony, ale hale handlowe, kościoły, sale weselne. No nie wszystkie wprawdzie miejsca są tam uwzględnione, ale właśnie chciałem zapytać o Zagromy, czy jest to miejsce kontrolowane? Jak często zdarzają się tam pożary? Czy to pożary są kontrolowane, czy to samoistnie wybuchają? Jak często? Czy to miejsce jest pod nadzorem Straży Pożarnej? Czy to jest miejsce bezpieczne dla mieszkańców? Już wielokrotnie tu ja mówiłem i inni mieszkańcy na temat Zagrometu, składowanych tam hałd śmieci, bo to nie są materiały do segregacji, tylko po prostu wysypisko śmieci, które tam zalegało już od wielu, wielu lat. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o, generalnie widzę, że pytanie jest o Zagromet.
Jeśli chodzi o Segromet, to my ze swojej strony kontrolujemy go dosyć często. Myślę, że przynajmniej raz w roku. Ostatnia kontrola była chyba ze 3 miesiące temu. Także zgodnie z naszymi przepisami jest on nadzorowany. Myślę, że i my swoje wszystkie wymogi, które ze względu bezpieczeństwa, które są, to zawsze wymożemy na tym. Nie ma ich zazwyczaj aż tak dużo, bo przepisy generalnie są przestrzegane, te przeciwpożarowe w tym zakładzie. Problem polega na tym, że te przepisy nie są takie dokładne, nie przewidują tego typu zakładów, nie są precyzyjne i generalnie ostatnio zmieniła się ustawa o ochronie środowiska, która doprecyzowuje pewne przepisy wymagane dla prowadzących tego typu działalność, z tym, że ona jest rozłożona w czasie. Tam pewne obostrzenia wchodzą wcześniej i następne później, ostatnie chyba w 2023 roku. Generalnie i w tej chwili trwa jakby taki proces dostosowania tych zakładów do tych nowych wymogów. My oczywiście ze swojej strony będziemy kontrolowali wielkość tych stref pożarowych i innych wymogów, które są nałożone w tej ustawie. I myślę, że to bezpieczeństwo będzie wzrastać poprzez wprowadzanie tych nowych przepisów, z tym, że no to chwilę potrwa. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że tak jak widzę, że już niedaleko mieszkam, widzę, że troszkę ilość tych, powiedzmy, tych palnych materiałów się w tym zakładzie zmniejszyła. To też cieszy generalnie, bo to jest większe bezpieczeństwo. Niemniej jednak z tytułu prowadzenia działalności oczywiście zagrożenie przeciwpożarowe tam jest, no i będzie. No i jeżeli powstanie pożar, pożar może powstać z różnych przyczyn, czy to z przyczyn najczęściej błędu człowieka, bo to tak najczęściej powstaje. Zagrożenie dla miasta z typu zagrożenia dymem w przypadku wiatru w kierunku miasta będzie i tutaj nie ulega to wątpliwości. Panie komendancie, bardzo dziękujemy za obszerną informację. Dziękujemy uprzejmie. Ja również dziękuję. Proszę Państwa, realizować będziemy punkt 5. Informacja, sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym. Głos oddaję panu burmistrzowi. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo. Informacja obejmuje działalność burmistrza i realizację uchwał Rady Miejskiej w okresie od 16 sesji w dniu 10 lipca 2020 roku. Uchwały podjęte podczas ostatniej sesji dotyczyły rozstrzygnięć w sprawach zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji budżetu, rozpatrzenia raportu o stanie miasta, wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza, zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, udzielenia pomocy finansowej powiatowi sokołowskiemu, wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego, wprowadzenie zmian w sokołowskim programie Rodzina 3+, nadanie nazwy ulicy Sezamkowa, rozpatrzenie petycji, wyrażenie zgody dla OSP na jednorazowe użycie herbu, wyrażenie woli zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji. Podjęte uchwały weszły w życie i są realizowane zgodnie z ich postanowieniami. Miasto zostało w ramach kompetencji własnych burmistrza miasta zostało podjętych 46 rozstrzygnięć w formie zarządzeń w sprawach budżetowych, a także w sprawie zmiany terminu płatności opłaty rocznej za trwały zarząd, przyjęcia rocznych sprawozdań Miejskiej Instytucji Kultury, ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie podręczników, przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami społecznymi w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania miasta Sokoła Podlaskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
oraz w zakresie gospodarowania nieruchomościami, przeznaczenie do sprzedaży działek o powierzchni 108 przy ulicy Oleksiaka Wichury na rzecz dotychczasowego użytkownika oraz 218/5 o powierzchni 274 m2 położonych przy ulicy Ząbkowskiej, przeznaczenia do sprzedaży lokalnych numer 52 przy ulicy Cmentarnej, numer 10 przy ulicy Wolności, numer 13 przy ulicy 8 Sierpnia, przy ulicy 8 Sierpnia zgłoszenia do przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki numer 1563/4 o powierzchni 5013 m2 przy ulicy Piłsudskiego. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 12 przy ulicy 8 Sierpnia 1C, trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 12 przy ulicy 8 Sierpnia numer 8. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek numer 3088/4, 3088/3, 3088/2 przy ulicy Pogodnej oraz działek numer 4234/6/4 przy ulicy Bartoszowej oraz na sprzedaż lokalu użytkowego numer 1 o powierzchni 95,9 m2 przy ulicy Wilczyńskiego. Przeznaczenia do dzierżawy działki numer 32/42 przy ulicy Fabrycznej, teren dawnej cukrowni, przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego o powierzchni 40,87 m2 położonego w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Wolności, to jest budynek po agencji PZ, lokal po agencji PZ-u. W wyniku rozpatrzenia wniosków i przeprowadzenia analizy zgromadzonych dokumentów wystąpiła uzasadniona potrzeba pomocy w okresowo trudnej sytuacji podatników będących osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi. Ulgi przyznane osobom fizycznym, umorzenia 17 podatnikom i rozłożenia na raty dla dwóch podatników, jednemu podatnikowi od podatku od nieruchomości na kwotę 1003,26 zł. Ulgi przyznane podmiotom gospodarczym, umorzenia podatku od nieruchomości 8 podmiotom i podatku od środków transportowych dwóm podatnikom. W zakresie planowania przestrzennego zarejestrowano 27 wniosków o warunkach zabudowy, 15 na inwestycje celu publicznego. Wydano 19 postanowień w sprawie zaopiniowania podziałów nieruchomości, 69 informacji dotyczących przeznaczenia terenów, wypisów ze studiów uwarunkowań, przygotowano 11 obwieszczeń w sprawach wydania decyzji i lokalizacji celu publicznego, 16 kompletów dokumentów w sprawie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy. 45 zawiadomień o zakończeniu postępowania, wydano 13 decyzji celu publicznego, 34 o warunkach zabudowy, 7 zmian decyzji prawomocnych. Trwają prace w związku z przystąpieniem do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W zakresie udzielania zamówień publicznych, zamówienia poniżej 30 000 euro na wykonanie odwodnienia części terenu targowiska miejskiego przy ulicy Ząbkowskiej, wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych Zbigniew Jadczyk, na wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych, wykonawca ASIK Igor Kwiatkowski z Wrocławia, na przeprowadzenie pielęgnacji drzew zlokalizowanych na terenie miasta, wykonawca Dariusz Wojek z Węgrowa, na opracowanie audytów ex post po wykonanej termomodernizacji 5 budynków oświatowych, wykonawca Argox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy, na wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na części istniejącego stropodachu na budynku ośrodka rozwiązywania problemów alkoholowych, wykonanie PPHU Blachoprodukt Mariusz Krajewski z Sokołowa na przebudowę stanowisk słupowych linii na powierzchni średniego napięcia 15 kV, wykonawca L-Serwis Łukasz Mróz z Kosowa Lackiego, na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinków oświetlenia ulicznego w ulicach Myśliwska, Lazurowa, Dołowa, Świętego Rocha, Przyrocha, Malownicza, Zawitosa, Teligi, odcinek końcowy Ząbkowska Droga przy budynkach socjalnych Chabrowa, w Sokołowie Podlaskim, postępowanie w toku.
zamówienia powyżej 30 tysięcy euro, przetarg z dnia 1 września na budowę ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Bartoszową do skrzyżowania z Siedlecką, postępowanie w toku. Zamówienia powyżej kwoty określonej w artykule 11 ustęp 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przetarg nieograniczony na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, postępowanie w toku. W zakresie pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz na realizację zadań miasta, rewitalizacja miasta Sokołów Podlaskich, kontynuacja budowy parku przemysłowego, przygotowanie do rozliczenia projektu i złożenie końcowego wniosku o płatność, termomodernizacja placówek oświatowych, dofinansowanie w wysokości 1 624 251 zł, końcowe rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność, wymiana pokryć płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta Sokołów Podlaski na kwotę 21 208 zł 32 grosze. Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu lokalny animator sportu 7200 zł. Animatorzy od 1 czerwca prowadzą zajęcia sportowe z dziećmi w różnych grupach wiekowych na terenie kompleksu Orlik. Mazowiecki program przygotowania szkół i nauczycieli do nauczania zdalnego, projekt partnerski Urzędu Marszałkowskiego, warto dofinansowania 130 tysięcy zł. Program rządowy Czyste Powietrze, opracowanie i złożenie 27 wniosków o dofinansowanie i 19 wniosków o płatność dla mieszkańców miasta. Program rządowy Maluch Plus, wartość dofinansowania 81 tysięcy. Podpisano umowę na zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki nad dziećmi w żłobku miejskim. Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Wartość dofinansowania 60 421 zł dla szkoły numer 2. Inwentaryzacja indywidualnych systemów grzewczych na terenie miasta Sokołów Podlaskich w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020, wartość dofinansowania 81 600 zł. 86 100 zł. Złożone wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 1 393 000 zł. Wniosek na przebudowę drogi miejskiej ulica Lazurowa w Sokołach Podlaskich w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wartość dofinansowania 524 tysiące. Do kolei państwowych polskich linii kolejowych złożono formularz zgłoszenia projektu pod nazwą Otworzenie pasażerskich połączeń kolejowych na linii Sokołów Podlaski Siedlce Warszawa w ramach programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Sokołów Podlaski, ochrona ziemi, udostępnianie wód termalnych w Polsce, wartość dofinansowania 17 079 399 zł. W dniu 29 września do Mazowieckiego Urzędu w Warszawie złożono wniosek o uzyskanie środków przeciwdziałania COVID na kwotę 1 743 138 zł. To jest następna transza. Jest to ma być przeznaczone na adaptację poddasza Sokołowskiego Ośrodka Kultury oraz na zadanie budowy nowego odcinka Piłsudskiego od skrzyżowania z Bartoszową do skrzyżowania z ulicą Siedlecką, na termomodernizację budynku Podlaskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. W sumie wartość dofinansowania ponad 10 milionów złotych. W zakresie przygotowania i realizacji inwestycji miejskich, przygotowanie materiałów na przetargi oraz do złożenia wniosku, wykonanie dachu na ORP-ie, naprawa uszkodzonego dachu na OSP Cukrownia, przygotowanie danych do celów pozyskania środków zewnętrznych z funduszy norweskich, przebudowę dwóch słupów linii oświetlenia napięcia w drodze od ulicy Ząbkowskiej do Wesołej, opracowanie projektów budowlanych na budowę odcinków oświetlenia ulicznego, zakończenie i odbiór wykonanych robót.
wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola numer 2, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętego Rocha, sieci wodociągowej w ulicy Świętego Huberta, budowa odwodnienia części targowiska miejskiego przy ulicy Ząbkowskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej i Letniej, przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę, budowa sieci wodociągowej Spacerowa Letnia oraz zbiórki budynku gospodarczego na terenie zespołu parkowo-pałacowego przy ulicy Lipowej. Wydano decyzję, zezwolenie na lokalizację obcego urządzenia w pas drogowy 38 decyzji, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 18 decyzji, decyzję o naliczenie opłat za obudowanie obcego urządzenia w pas drogowy 2 decyzje. W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska przeprowadzono 8 postępowań administracyjnych. Przyjęto od osób fizycznych 30 zgłoszeń na usunięcie drzew. Wystąpiono z 3 wnioskami do starosty w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Prowadzony jest bieżący monitoring zużycia energii. Prowadzone są 3 postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przeprowadzono akcję edukacyjną Sprzątanie Świata 2020 przy współpracy z 16 jednostkami oświatowymi oraz Fundacją Nasza Ziemia. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie całego miasta. Przekazano do Wód Polskich wykaz za 3 kwartał 2020 roku dotyczący ilości wód opadowych. Zawarto z 2 podmiotami umowy dotyczące realizacji usługi w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Wydano warunki techniczne włączenia nieruchomości do miejskiej kanalizacji deszczowej. W miesiącu wrześniu przeprowadzono 2 akcje kontroli gniazd z pojemnikami do gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej. Wnioski z kontroli pisemnie przekazane zostały do zarządców i administratorów. W zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców wyrażono zgodę na przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu na następny okres dotychczasowemu najemcy lokalu na zawarcie umowy lokalu mieszkalnego lokatorowi, który stracił tytuł prawny do lokalu po uregulowaniu przez niego należności za lokal. Wskazane zostały osoby do zawarcia umowy najmu 2 wolnych lokali z mieszkaniowego zasobu miasta. Rozpoczęto nowy rok szkolny, to okres występowania nadal kryzysu epidemiologicznego wywołanego przez SARS-CoV-2 i zachorowaniem na wywołaną przez niego chorobę COVID-19. Wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez samorząd miasta zostały w pełni przygotowane do funkcjonowania w tym trudnym okresie. W każdej placówce opracowane i wdrażane zostały procedury funkcjonowania placówki w czasie epidemii. W ramach realizacji programu rządowego pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku miasto udzieliło wsparcia uprawnionym uczniom w wysokości 14 025 zł. W zakresie ewidencji ludności wydano 265 dowodów osobistych, 5 decyzji o wymeldowaniu z pobytu, osoby z pobytu stałego, 8 decyzji o umorzeniu postępowania o wymeldowanie osób z pobytu stałego, 1 decyzję o odmowie wymeldowania osoby z pobytu stałego i 2 decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej przyjęto i rozpatrzono 204 wnioski o wpisanie do centralnej ewidencji. Wydano 10 decyzji o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Udzielono 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono następujące akty urodzenia 146, w tym 13 transkrypcji. Małżeństwo 83, w tym 26 ślubów cywilnych i 4 transkrypcje, zgony 130. Przyjęto 20 oświadczeń o uznaniu ojcostwa, usunięto 584 niezgodności w PESEL. Wydano 6 decyzji o zmianie nazwiska. W
47 zaświadczeń stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów konkordatowych, 132 zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL 2 o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą i jedno o skróceniu terminu oczekiwania na ślub, sporządzono 797 zmianek i przypisków dołączonych do aktu stanu cywilnego, wydano 1381 odpisów z aktu stanu cywilnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy państwo radni mają w związku z informacją pana burmistrza jakieś pytania? Pani radna Matysiak, proszę bardzo. Ja chciałam prosić o kilka słów dodatkowych o wodach termalnych, bo wystąpiliśmy o 17 milionów bodajże. Wystąpiliśmy o 17 milionów, jest to w formie dotacji, dopóki nie będzie żadnego potwierdzenia, nie bardzo mogę o tym opowiadać. Szukamy wód termalnych na terenie Sokowa Podlaskiego, które zostaną ewentualnie wykorzystane dla potrzeb miejskich. Chodzi tu o ogrzewanie, to rozumiem, chodzi, dopiero szukamy i ta dotacja szukamy, jest na szukanie. Nie my szukamy, szuka to kto inny. Natomiast my musieliśmy wystąpić o to, żeby oni poszukali. Rozumiem. Pan radny Rybak. Panie burmistrzu, chciałem zapytać, kiedy dalsze działania już takie konkretne pójdą związane z przedłużeniem ulicy Piłsudskiego? Wszystko w odpowiednim czasie, jest procedura, której nie możemy złamać ani przekroczyć. Rozumiem, ale bo jeszcze dwa słówka tylko, bo już otrzymaliśmy tutaj, ja otrzymałem także pisma, żeby tam zapoznać się z przebiegiem, jakieś tam są oczywiście, te sprawy wywłaszczeniowe. Taka jest procedura. Wywłaszczeniowe, tak. To jak pan jeszcze sądzi to, czy to da się coś... Jest to rozłożone na 3 lata. Rozumiem. No i w dzisiejszej informacji mieliśmy, że... Co panie burmistrzu? Proszę przypomnieć odnośnie tego przedłużenia, to pan burmistrz wystąpił? No wystąpiłem o dofinansowanie. Jest tak. Szansa duża jest na... Jest szansa na otrzymanie pieniążków także. Część już jest, reszta. Bo już na te powiedzmy wywłaszczenia, tam pieniążki mamy, można by to... A wywłaszczenia nie mamy, bo za wywłaszczenia płacimy z własnego budżetu. Własnego budżetu, no tak, zgadzam się. Będziemy mieli w przyszłym roku. W przyszłym roku. No, dziękuję. Pan radny Plychta. Panie burmistrzu, w swoim sprawozdaniu pan wspomniał tutaj o programie Kolej Plus. Chodzi mi, to będzie połączenie tylko z Sokółowa do Siedlec. Złożony jest wniosek od 3 razy było przekładane spotkanie samorządu z kolejarzami i z marszałkiem województwa mazowieckiego. Czekamy, po tym spotkaniu będę mógł więcej powiedzieć. Rozumiem. Na razie jest to na etapie wniosku. Dziękuję. Z tego co wiem, to wniosek złożył również w tej samej sprawie marszałek województwa mazowieckiego, dlatego szanse na to, że powstanie przynajmniej trasa z Sokołowa do Siedlec są, myślę, że bardzo duże, może się uda dalej to zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to jest właśnie, proszę państwa, pocieszające. Pocieszający temat jest, że tak powiem, cały czas na tapecie i o tym mówi się od dłuższego czasu, ale on jest na... Cały czas rozmawiamy i cały czas tapecie, nie spada i tutaj należy z wokandy. Być moim, ale tak, moim zdaniem należy tutaj być wokandy. Optymistą w tym połączeniu. Czy to będzie wcześniej, czy później? Pewnie później niż wcześniej, ale należy sądzić, że będzie coś takiego. Na razie, jeśli chodzi o sprawy komunikacyjne w Sokołowie, toczą się równolegle 3 postępowania. Sprawa kolei, sprawa obwodnicy i sprawa trasy śródmiejskiej pod tytułem przedłużenie ulicy Piłsudskiego. To są najistotniejsze sprawy komunikacyjne. Cały czas rozmawiamy z Zarządem Dróg Krajowych. Chodzi nam o nawierzchnię w ulicy Wolności, cały kwadrat, ulica Wilczyńskiego, odcinek ten oczywiście krajowy. Zobaczymy. Mamy obiecane na piśmie, że w przyszłym roku nam zrobią modernizację ronda przy ulicy Piłsudskiego, Baczyńskiego i Wolności. I to jest budujące, w końcu się podpisali, ale oni już się podpisali, że zrobimy to w 2017 roku, jakoś nie zrobiliśmy. No tak, a sprawa obwodnicy, jest ogłoszony konkurs na projekt
obwodnicy w tej chwili, to jest na dzień dzisiejszy 9 chętnych informacja. Są chętni, będą robić. Proszę Państwa, uważam, że wyczerpaliśmy punkt 6. Punkt 7 to jest informacja burmistrza miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Sokołów Podlaski za pierwsze półrocze 2020 roku. Państwo dostaliście obszerny materiał na ten temat. Jeśli pan burmistrz by chciał. Myślę, że na komisjach to zdania, było wszystko omówione, pani skarbnik. Więc jeśli ktoś z Państwa chciałby do tego tematu jeszcze coś dopowiedzieć, o coś zapytać, to jest na to okazja. Proszę bardzo. Jeśli nie, to uznajmy, że informacja została przyjęta przez Państwa radnych i będziemy przy punkcie 8. To jest projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Sokołów Podlaski na lata 2020-2065. Proszę Państwa, tutaj na komisjach również informacje uzyskaliście Państwo, że ta wersja, którą przerabiana była na komisjach, ona została tutaj odrobinkę zmieniona. Pani skarbnik na pewno zajmie tutaj stanowisko za chwilę, ale projekt bieżący jest następujący. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ustęp 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Sokołach Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 9/58/2019 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Sokołów Podlaski na lata 2020-2065 wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze, załącznik nr 1, tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2065 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi, załącznik nr 2, wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 uchwały. I punkt trzeci, załącza się objaśnienia do prognozy zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, stanowisko Komisji Inwestycji i Finansów. Komisja Inwestycji i Finansów omawiany projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy pani skarbnik dwa słowa na ten temat? Czy pytania jakieś są od państwa radnych? No myślę, że sprawa została wyjaśniona na komisjach, także dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Proszę o wciśnięcie właściwego przycisku. Głosowanie przebiegło następująco. 12 głosów za i jedna osoba nie głosowała. Zatem projekt uchwały został przez Państwa radnych przyjęty. Jesteśmy przy punkcie 9. To jest projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4, artykułu 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1 ust. 1 dokonać zmian w podziale w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Ust. 2 dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustęp 3. Ustala się limity wydatków majątkowych na rok 2020, tabela nr 6, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp 4. Ustala się plan dochodów i wydatków miasta Sokołów miasta finansowanych z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 2. W uchwale nr 11/59/2019 Rady Miejskiej w Sokołach Podlaskim z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 w paragrafie 3 uchyla się ustęp 5. Paragraf 3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w paragrafie 1
ustęp 1 ustala się dochody budżetu miasta na rok 2020 w łącznej kwocie 110 377 575 zł, w tym dochody bieżące 102 373 044 zł i dochody majątkowe 8 4 531 zł. Ustęp 2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2020 w łącznej kwocie 117 837 316 zł, w tym wydatki bieżące 102 340 285 zł, wydatki majątkowe 15 475 031 zł. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę bardzo o stanowisko Komisji Inwestycji i Finansów. Omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. A Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych? Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem zarządzam głosowanie. Dwunastoma głosami za, przy braku... Jeszcze nie, dobrze, poczekamy. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie Państwo Radni przyjęli projekt uchwały. I teraz w realizacji mamy punkt 10. To jest projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołów Podlaski. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 5 ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych, o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób. Ustęp 1. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,87 zł. B. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,46 zł. I C. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 zł od 1 hektara powierzchni. D. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zawodową o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy. Jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,28 zł. Ustęp 2. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,78 zł za od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Ustęp 3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,90 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Ustęp 4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Ustęp 5. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,06 zł od 1 metra powierzchni użytkowej. Ustęp 6. Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5,40 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Ustęp 7. Od pozostałych budynków zajętych na prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolników zamieszkujących w Sokołowie Podlaskim, których gospodarstwa znajdują się poza miastem Sokołów Podlaski, 4,58 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Ustęp 8. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp 3 do 7. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 8/42/2019 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2019 roku w sprawie stawek od podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokoła Podlaskiego, co jest ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 roku pod pozycją 12190. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Poproszę o stanowisko wypracowane przez Komisję Inwestycji i Finansów w sprawie stawek podatku. Przedłożony projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z naniesioną poprawką. Wypłynął wniosek od komisji, że poprawką w paragrafie pierwszym, panie przewodniczącym, punkt trzeci. I to jest od budynków lub ich części związanych ustęp z prowadzeniem trzeci. Działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 metra powierzchni użytkowej 22,50. Tak jak tutaj pani skarbnik nam przekazywała, to taka obowiązuje stawka do tej pory. 22,50 mam. I tu właśnie komisja taki wniosek złożyła, żeby w tym punkcie, w tym paragrafie ten punkt trzeci pozostał bez zmiany ze stawką 22,50. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych, jakie stanowisko wypracowała? Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Proszę Państwa, zanim poddam pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju, to zapraszam do dyskusji. Pan burmistrz się zgłasza, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, miasto Sokołów Podlaski od co najmniej 22 lat prowadzi ściśle określoną politykę podatkową. Oprócz momentów, kiedy to obniżaliśmy podatki, podatki są podnoszone tylko o stopień inflacji od wielu lat, czyli w zasadzie od samego początku. Dotyczy to wszystkich podatków. W momencie, kiedy okazało się, że podatki od środków transportu są nieadekwatne do tego, co wypracowują transportowcy, państwo, większość z państwa przyczyniła się do tego, że te podatki zostały obniżone. Jaki będzie poziom inflacji w 2021 roku, tego nie wie nikt. Nie ma takich mądrych, którzy to określą. My opieramy się na naszych obliczeniach, na naszych przewidywaniach i przewidujemy, że ten poziom inflacji oprze się na poziomie 4%. Według mnie jest to nierealne, ale nie możemy aż tak daleko szybować. To są dane, które nam dostarczy rząd. I te podatki są opracowane na taki poziom inflacji. Zresztą Państwo możecie sobie to śmiało przeliczyć. Ja rozumiem troskę Państwa radnych o podatki od działalności gospodarczej. Szanowni Państwo, ja na którejś z komisji wyliczałem Państwu, na czym to wszystko polega i obciążenie z tytułu podatku od nieruchomości nie jest to aż tak duża składowa w obciążeniu sytuacji finansowej firmy.
podatek od nieruchomości jest składową, ale to nie jest składowa aż tak istotna, jak ZUS, jak podatek dochodowy, jak wszystkie inne świadczenia. Są sytuacje, w których firmy nasze po prostu sobie nie radzą i wtedy zgłaszają się do burmistrza, nigdy nie wyszli niezadowoleni. Z wszystkimi staraliśmy się dogadać, ale są to sytuacje indywidualne. Nie możemy tego wszystkiego traktować globalnie. Szanowni Państwo, miasto żyje z podatków. Nie oszukujmy się. Miasto żyje z podatków. Mamy zobowiązania, wiemy, co mamy zrobić. To nie jest nic takiego. Mamy porozpoczynane inwestycje. My nie możemy zejść poniżej pewnego stopnia dochodów. I między innymi podatki, które tutaj Państwu zaproponowaliśmy z panią skarbnik, o tym świadczą. To nie jest tak, że jeden przedsiębiorca zapłaci nam 15 zł mniej w skali roku, bo takie są, o takich pieniądzach rozmawiamy, w skali roku, to 15 zł dla niego nie będzie stanowiło nic. Natomiast 15 zł na 300 przedsiębiorców, czy na 3000 przedsiębiorców, bo tyle mamy, to będzie stanowiło dla miasta Sokołów Podlaski bardzo duży uszczerbek, jeśli chodzi o finanse miasta. Dlatego my nie szalejemy, nie podnosimy podatku o nie wiadomo ile, jak to robi wiele miast. Posłuchajcie w telewizji i popatrzcie na to, co się dzieje w okolicznych miastach i w okolicznych gminach. To nie jest tak, ja pamiętam dyskusję, gdzie rozmawialiśmy, a bo tu jest taki podatek, a tu jest taki, a tu jest taki. Każde miasto ma swoją specyfikę i każde miasto ma swój czas na podnoszenie bądź obniżanie podatków. My przyjęliśmy taką politykę, a nie inną. My podnosimy w zasadzie podatki od 22 lat tylko o stopień inflacji. I dobrze nam z tym jest. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, niektórzy z Was byli radnymi, jak przez 2 czy 3 lata nie podnosiliśmy podatku i zrobiła nam się po prostu dziura w budżecie. I trzeba było podatki podnieść, ale trzeba było podnieść nie o stopień inflacji, tylko 3 razy inflację. I wtedy to była podwyżka bardzo znacząca dla wszystkich. Dla miasta przede wszystkim, bo miasto uzyskało pieniądze na pokrycie swoich zobowiązań. A pracodawcy nasi, przedsiębiorcy odczuli to boleśnie. Co innego, jak się podnosi po kawałeczku co roku, a co innego, jak się podnosi z terapią szokową. Tak nie można robić. Dlatego moja prośba, żeby Państwo podeszli bardzo poważnie do sprawy podatków i żebyście zrozumieli to, co ja do Was mówię. To jest moja prośba, bo ja tylko mogę Was prosić, żebyście utrzymali podatki na tym poziomie, który ja z panią skarbnik Państwu zaproponowałem. Nasi przedsiębiorcy wiedzą o tym, że taka jest polityka miasta. To nie jest tak, że to się zrobiło o już teraz w tym roku. Tak jest od 20 kilku lat. I na temat wzrostu podatków nie ma żadnych szalonych dyskusji wśród przedsiębiorców. To ja bym miał na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Udzielam głosu panu radnemu Jackowi Jackowskiemu. Proszę Państwa, jeszcze chcielibyśmy jako radni, my się dokładnie też przyjrzeliśmy wysokością tych podatków. Jeszcze pan burmistrz mówił, że wspomniał, że są to koszty związane, znaczy podwyżki związane są z kosztami inflacji. Są to też, proszę Państwa, takie wiadomości, które mówią, że są to jedne z najniższych podwyżek w kraju. Także to też bardzo dobra informacja dla naszych mieszkańców. I poniżej, są to też podwyżki poniżej zaleceń ministerialnych. Także bardzo proszę o wyrozumiałość naszych mieszkańców. Dziękuję. Czy
czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę. Zgłaszałem się do dyskusji. No właśnie zginął mi pan tutaj z mojego tableta. Panie radny, proszę jeszcze raz się zgłosić. No w takim razie pan radny Lipiński, proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, chciałem zapytać o punkt 8 tej powyższej naszego projektu uchwały. Tam jest 2% od budowli. Kogo ten podatek, ten zapis dotyczy, jakie budowle i kto to ma płacić? Czy to jest ten podatek katastralny? 2% budowli. Jest taki punkt 8. 2% wartości budowli. No, co? Proszę. To nie chodzi o domy rodzinne, mieszkania. No, dziękuję. Panie radna Matysiak, proszę. Ja chciałam zapytać o taką sprawę. Dostaliśmy sprawozdanie z realizacji budżetu w minionym półroczu i tam, jak przejrzałam realizację w procentach, to praktycznie tam, gdzie jest zero, to jest to pozycja dofinansowanie ze środków centralnych albo ze środków unijnych. Czyli pieniędzy z góry jakby nie dostajemy. Ratujemy budżet, a jednocześnie widzimy, że w mieście jest coraz więcej pustych lokali do wynajęcia, że ta działalność gospodarcza to chyba tak nie do końca kwitnie. Nie wiem, czy ratowanie się w ten sposób jest najsłuszniejsze. Jakie są szanse, że my dostaniemy te pieniądze, które planowaliśmy w budżecie ze środków centralnych? Czy są jakieś szanse? Szanowni Państwo, to co planowaliśmy ze środków centralnych, myślę, że do nas wpłynie. To nie jest pierwsze półrocze, to nie jest czas, kiedy te środki wpływają. One wpływają z reguły w większości w drugim półroczu, jeśli chodzi natomiast o lokale, które są puste w starej części miasta, to my robimy różne, myślę, że bardzo ciekawe rzeczy, piszemy projekty, żeby uaktywnić albo zaktywizować działalność w starej części miasta i taki projekt właśnie jest tworzony. Myślę, że będzie wdrożony w życie już w przyszłym roku. Jeśli chodzi natomiast o lokale użytkowe, bo o takich pani radna tutaj mówiła w starej części miasta, to te lokale są jakie są. W momencie boomu, który był kilkanaście lat temu, wszystko co było do wynajęcia się wynajmowało. W tej chwili nie możemy, że tak powiem, zmusić ludzi do tego, żeby wynajmowali lokale i tam przenosili swoją działalność. Tak się dzieje i na to my nie mamy wpływu, chociaż tak jak powiedziałem, robimy różne rzeczy, żeby zaktywizować tamtą część miasta. Miasto Sokołów Podlaski również posiada lokale użytkowe do wynajęcia w tamtej części miasta i jest problem z ich wynajęciem. Chcemy je poprzekształcać na lokale mieszkalne, na lokale komunalne. Są to lokale o powierzchni około 40, 50 czy 30 metrów kwadratowych. Takich lokali nam potrzeba. My je przekształcimy i po prostu ludzie będą tam mieszkali. No nie może stać lokal pusty, bo jak stoi pusty, to ulega degradacji strasznej, której później już nie da się odrobić, albo jest to sprawa nieopłacalna. Nie będziemy burzyć kamienic, które są w starej części miasta. Starzy sokołowianie wiedzą, jak to wyglądało kilka lat temu, jak wygląda teraz i tutaj wygląda to między innymi dzięki mieszkańcom i dzięki TBS-owi, bo te stare kamieniczki wyglądają coraz lepiej. No jest program, gdzie czekamy z utęsknieniem, być może dostaniemy pieniążki na rewitalizację 9 kamienic. Jesteśmy cały czas na pierwszym miejscu na liście rezerwowej, ale coś się tam
zaczęło dziać. Może uda nam się te pieniążki pozyskać. Jest to fajny temat, bo jak 9 kamienic uda nam się zrewitalizować, to będzie inaczej to Stare Miasto wyglądało. Wiedzą Państwo, jak wyglądał Szewski Rynek 15 lat temu czy 10 lat temu, jak wygląda dzisiaj. Jest to zrobione niekoniecznie z funduszy zewnętrznych, zrobione jest przy udziale funduszy mieszkańców naszych. Miasto dokładało, miasto robiło nawierzchnię, miasto zrobiło schody, ale do elewacji kamienic miasto tylko dokładało. Nie wiem, bo ja się mogę tym chwalić w całej Polsce, że w kamienicy, w której jest 11 właścicieli, udało się przeprowadzić remont elewacji. Udało się i ta kamienica wygląda inaczej. Nie tylko na zewnątrz, wygląda również w środku, ma zrobiony dach, remont dachu i wszyscy mieszkańcy się do tego dołożyli. Miasto również, ale wszyscy mieszkańcy się zmotywowali. Także tak to wygląda. No robimy wszystko, żeby ta stara część miasta zaczęła z powrotem żyć. Uważam, że ona zacznie żyć, jak się troszkę ruchu samochodów, przede wszystkim ciężarowych, wyrzuci ze starej części miasta. Wtedy się zrobi tak, że jeśli nie będzie ruchu tych dużych samochodów, to część ulic się pozamyka dla ruchu kołowego. Będzie tylko dopuszczony ruch lokalny. Ulica Długa, widzicie Państwo, jak wygląda. Tam jeszcze brakuje oznakowania, ale za chwilę to oznakowanie będzie. Ta ulica jest w zasadzie szykowana pod deptak, gdzie będzie dopuszczony tylko i wyłącznie ruch lokalny. Myślę, że takie miejsca przyciągną nam trochę ludzi do starej części miasta. O wiele przyjemniej jest iść w miasto, siąść na zewnątrz w ogródku, zjeść lody, wypić piwo czy wypić kawę, posiedzieć, pogadać, a nie jak się uważa tylko, czy jakiś duży tir nie przygwoździ nas do ściany albo jeszcze jakieś głupoty nie narobi. Tak kombinujemy, taki mamy pomysł. Pomysł, który jest już przelany na papier. Niebawem, bo do końca miesiąca złożymy odpowiednie wnioski. Być może uda nam się dostać te pieniądze. Jak tylko coś będę wiedział, na pewno Państwa jako pierwszych o tym powiadomię. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Pan radny Florczuk. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. No troszkę nam ta dyskusja, może to kręcimy się wokół podatku, bo ja myślałem, że może nad tym wnioskiem troszeczkę. No panie burmistrzu, mogę tylko ubolewać nad tym, że no zabrakło jakiejś komunikacji większej na komisjach, no że pana, no tutaj troszkę no przekonał może mnie pan i pozostałych radnych co do słuszności, że 22,90, a nie 22,50. No ale stąd to się też między innymi wzięło, że w tych innych składowych grosz dwa, a tutaj raptem taki no 40. I dlatego, ale matematyki się nie oszuka. Czy ja dobrze domniemuję, że 100 metrów powierzchni użytkowej razy 40 groszy to jest 40 zł na rok? No 40, no to mówię. No to 40 zł za 100 metrów kwadratowych rocznie. To jak? To ja, w ilu latach? W 12. Dobrze, ale to przecież panie burmistrzu, tak jak pan trosko, prawda, tutaj okrywa przedsiębiorców, zresztą pan sam był kiedyś sławetnym przedsiębiorcą, wiele razy pan to podkreślał, no. Jak pan skończy... Szanowni państwo, jak tego, skończę kadencję, to pójdę na emeryturę i będziecie mieli święty spokój. Nie. Nikt wam nie będzie tutaj, że tak powiem, marudził i spróbował wprowadzać swoich rządów. No swoje ktoś będzie inny wprowadzał. Proponuję merytorycznie. Nie, to nie chodzi o to, tylko zabrakło nam komunikacji na komisjach, jakby to było tak wyszło. Szanowni państwo, no tak wyszło, że na jednej komisji byłem i na ostatniej byłem, na środkowej. Dobrze, panie burmistrzu, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy merytoryczne w sprawie projektu uchwały? Proszę się zgłosić, pani radna. Ja chciałam zapytać o rząd kwot. O ile stracilibyśmy, gdybyśmy zostawili mniej więcej, gdybyśmy te stawki zostawili?
dla instytucji, dla firm. Dla firm tylko, nie, dla firm. Jakby było tak bez podatkami, to firmy by się nie budowały w Sokołowie, a na dzień dzisiejszy tych firm... Sporo powstaje, bo mamy wgląd w dokumentację, jest złożonych sporo wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i to nie na budynki o powierzchni 100 metrów kwadratowych, tylko na budynki o powierzchni 1000 metrów kwadratowych i większe. Żeby pokazać Państwu skalę, to zakłady mięsne budują 1,5 hektara pod dachem, nowe. Nowe, do tego co jest, to dodatkowo 1,5 hektara. To jest 15 tysięcy metrów kwadratowych. Policzcie sobie to razy 40 lat. Prawda? Dziękuję Państwu bardzo. Dyskusję uważam za zamkniętą. Proszę Państwa, będziemy głosować. Przypominam, że to jest wniosek Komisji Rozwoju, który dotyczy paragrafu 1 ustęp 3, gdzie treść zapisu Komisja proponuje zmienić tutaj tę cyfrę z 22,90 na 22,50. Zatem proszę Państwa głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, żeby do projektu uchwały wprowadzić poprawkę Komisji Rozwoju? Dziękuję za głosowanie. 8 głosów jest przeciw, 3 wstrzymujące się i 2 za. Zatem poprawka komisji nie została przez Państwa radnych zaakceptowana. Zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały przedstawionej przez Pana Burmistrza. Proszę bardzo o głosowanie. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta został przez Państwa radnych jednogłośnie zaakceptowany. Dziękuję uprzejmie. I jesteśmy przy, zamknęliśmy punkt 8. Przepraszam, zamknęliśmy punkt 10 i teraz przed nami punkt 11. To jest projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika miasta Sokołów Podlaskich. Uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie odwołania skarbnika miasta Sokołów Podlaskich. Na podstawie artykułu 18 punkt 2, ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy 2020.713, to jest dnia 2020 roku 04.21, Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, na wniosek Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski odwołuje się z dniem 29 października Panią Marię Grażynę Grącką ze stanowiska Skarbnika Miasta Sokołów Podlaski w związku z przejściem na emeryturę. Paragraf drugi,
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Proszę o stanowisko Komisji Inwestycji i Finansów. Omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. A Komisja Gospodarki? Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan burmistrz się zgłasza. Proszę uprzejmie. Panowie radni, szanowni państwo, życie się toczy dalej. Każdy z nas w swoim życiu przechodzi kolejne etapy. Etapy dzieciństwa, etapy okresu dojrzewania, później jest praca, później jest emerytura. Nasza pani skarbnik, pani Grażynka, przepracowała w Urzędzie Miejskim przez lat 25. Jest to niewątpliwie karta w jej karierze zawodowej, którą warto zapisać dobrymi zgłoskami. W czerwcu w tym roku pani skarbnik podjęła decyzję, wystąpiła z wnioskiem do burmistrza miasta, że chce odejść na emeryturę. Trwało to troszkę, bo jeśli się pełni taką funkcję, to nie od razu się odchodzi na emeryturę. Termin był przekładany z lipca na 29 lipca na 29 października. Ja postanowiłem się do tej decyzji pani skarbnik przychylić. I tak to się odbyło. Zbliża się dzień 29 października. Pani Grażynka chce odejść na emeryturę. Bardzo serdecznie będziemy za tą pracę, którą do tej pory wykonała, dziękowali. To ja bym miał tyle, ale po uchwale będę miał jeszcze coś do powiedzenia. To dziękuję panie burmistrzu. A ja zaczekam tutaj. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby w dyskusji zabrać głos? Nie widzę, zatem zarządzam głosowanie. No chyba zakończyliśmy głosowanie. Proszę od... Zygmunt. Jest. Marka nie ma, Marek. No proszę bardzo, podsumowujemy głosowanie. Proszę państwa, państwo radni zagłosowaliście w sposób następujący. 11 głosów za. Jeden głos, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Zatem projekt uchwały został przyjęty. Pan burmistrz. Panie przewodniczący, jakbym pana mógł do siebie poprosić, to byłoby nam niezmiernie miło. Cały czas z nami, ze mną już 22. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Trudno jest się rozstawać po tylu latach spędzonych razem w zgodzie, bo tak to się odbywało. Bardzo serdecznie Ci w imieniu wszystkich urzędników, myślę, że
i radnych, i swoim. Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że o nas nie zapomni, że będziesz nas odwiedzała. Życzymy Ci dużo zdrowia, dużo radości, wnuczków więcej, bo na razie masz jedną lalkę, to babcia musi mieć trochę więcej zajęcia, bo z jedną to nie ma co robić. Wszystkiego najlepszego. Ja jak mogę jeszcze słowo, tylko to tak jak pan burmistrz tutaj mówił o tych etapach życia różnych, to ja myślę, że to jest ten etap dojrzałości teraz. Ta dojrzałość, która będzie taka swobodna, ona nie będzie już ograniczana etyką urzędnika samorządowego, nie będzie ograniczana przez szefa burmistrza, nie będzie ograniczana przez radę, to jest ta pełna swoboda. Kolejny etap życia to jest i tutaj na tym etapie nowego życia, nowego etapu Groszynko, w imieniu wszystkich radnych tutaj obecnych, w imieniu, jestem przekonany, radnych poprzedniej kadencji, którzy Cię znają doskonale, dla których, dla nas wszystkich jesteś kumpelą, fajną koleżanką, mimo tego, że tą godność piastujesz ważnej osoby, jesteś dla nas koleżanką, bo sama na to nam pozwalasz, że my Cię nie traktujemy z dystansem, tylko traktujemy Cię jako kumpelę fajną. I cóż, ten etap takich pożegnań z taką pompą nie róbmy, bo Ty będziesz, przypuszczam, naszą koleżanką w dalszym ciągu. Będziesz tutaj już z innego punktu widzenia chyba nam i pomagała, a czasami i krygowała. I ten budżet nowy, jaki powstanie, ten czy następny, też chętnie się poddamy Twojej ocenie i być może coś nam wynajdziesz, żeby zrobiła inaczej i burmistrz to zmieni, my zaakceptujemy. Czy podpowiesz coś Radzie poza tutaj burmistrzem? My nie powiemy, że do Ciebie jest taka sugestia. Także myślę, że tutaj się będziemy spotykali, wspierali w różnych gremiach, na różnych spotkaniach. Także tyle. No, każdego z nas ta przyjemność czeka, bo ja uważam, że to jest przyjemność przejścia na emeryturę w takiej kondycji jak Ty. Zdrowa, piękna kobieta. Cóż, tylko żyć w Sokołowie, które się dzięki Tobie w tym kierunku rozwija, również dzięki Tobie, jak się rozwija, jest bezpiecznie przeciwpożarowo, jest bezpiecznie pożarowo, jest bezpiecznie, jeśli chodzi o inne zagrożenia typu jakieś tam przestępczości. Tylko żyć, kolegować się z radnymi, kolegować się ze wszystkimi, którzy Cię lubią, a wszyscy Cię lubią, więc Groszynko, zdrowia. No i co jeszcze? No i myślę, że jakieś uściski to odraczamy, kiedy ktoś na górze ogłosi, że można się już ściskać publicznie, bez jakichś tam narażenia się na mandaty. Także myślę, że to odraczać i w najbliższej przyszłości się tak będziemy się całować. Trzy tygodnie kwarantanny. Przemównicy raczej rzadko występowałam, ale no, przywilej może dzisiaj. No bardzo serdecznie chcę podziękować za te lata współpracy, pracy z Państwem. No tu Państwo jesteście ostatnią kadencję, ale niektórzy radni z Państwem radnym już wiele lat razem pracowaliśmy. Myślę, że no tak jak powiedział przewodniczący, trochę mnie tutaj w tym mieście zostanie jakaś maleńka sygnałka. No głos się łamie, ale zobaczcie. Bardzo dziękuję. I życzę Państwu pomyślności, sukcesów, zdrowia. I dziękuję za to przewodniczącemu, za to określenie kumpela, no bo rzeczywiście wielu z Państwa tak się czuje, że jak dobra znajoma, myślę, że tak będzie dalej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ogłaszam 20 minut przerwy. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zapraszam Państwa na torb i na lampkę koniaku tutaj w sali obok. A jeszcze Panie Przewodniczący, jeszcze...
dostałam piękną śmineczkę, ale ona była wtedy budżet 6 milionów. Teraz budżet na 100 milionów, tak bym chciała dwa tak, tak, no piękny spadek tak, dla nowej skarbniczki. Ona by wolała pewnie, żeby było 6 tych milionów, ale tak byś próbowała skarbnić. Nie lękajmy się, nie lękajmy. Ale tak byś próbowała, że będzie się dziewczyna martwiła. Przekażemy go po prostu. Trzeba uratować, żeby nie rywał.
Proszę Państwa, witam po przerwie. Za chwilę nam się na rzutniku pokaże punkt, który realizujemy. Nie. Realizujemy punkt 12. To jest projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr 12/70/2020 Rady Miejskiej w Wysokopodlaskim z dnia 24 stycznia w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu sokołowskiego. Gdzie jest Krzysiu? Jest tak? Dobrze. Na podstawie artykułu 10 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Sokołowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 12/70/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu sokołowskiego wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym ustęp drugi przyjmuje następujące brzmienie. 2. Określa się wysokość pomocy, o której mowa w ustępie pierwszym, do kwoty 107 500 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o stanowiska komisji od Komisji Inwestycji i Finansów poczynając. Przedłożony projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję panom przewodniczącym. Otwieram dyskusję. Zarządzam głosowanie. Państwo radni jednogłośnie przyjęli przedmiotowy projekt uchwały. Punkt 13 będziemy realizować. To jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sokołowskiemu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 216 ust. 2 punkt 5 oraz artykułu 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udzielić z budżetu miasta Sokoła Podlaskiego pomocy finansowej powiatowi sokołowskiemu w latach 2020-2021. Tiret pierwsze w roku 2020 do wysokości 24 500 zł. Tiret drugie w roku 2021 do wysokości 60 000 zł. I tutaj jest ustęp drugi tego paragrafu. Pomoc, o której mowa w ustępie pierwszym, przeznaczona zostanie na dofinansowanie realizacji projektu przybudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski - Włodki na terenie miasta Sokołów Podlaski. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy miastem Sokołów Podlaski a powiatem sokołowskim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o stanowiska komisji w kolejności jak poprzednio. Komisja Inwestycji i Finansów pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, ja bym prosił o kilka słów w sprawie tego projektu uchwały dla osób słuchających nas.
ponieważ no, pytań się mnóstwo tutaj pojawia, wśród radnych zostało to wyjaśnione na komisjach. Natomiast tytuł tego projektu Sokołów Łódki, no taką niepewność pozostawia. Szanowni Państwo. Właśnie, proszę. Szanowni Państwo, powiat sokołowski złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację drogi Sokołów Podlaski w Łódki. W Łódki to jest miejscowość na terenie gminy Repki, do której ta droga prowadzi. Jest to droga, tak krótko mówiąc, dla sokołowian, bo w Łódki to nie wszystkim dużo mówią. To jest droga tutaj na Sypytki, Kożuchów, Kożuchówek. To jest ta droga, droga, która jest w stanie fatalnym, a droga, która nam znakomicie skraca dojazd do Łosic, do Paprotni, do miejscowości takich większych. Część, którą my dofinansowujemy, jest to tylko udział własny w części, która przebiega przez Sokołów Podlaski. Nie pamiętam, ile to jest, ale to jest, sądzę, że nie więcej jak 400 metrów bieżących. Na to powiat otrzymał pieniądze z Funduszu Dróg, natomiast my wszystkie pieniądze, które się otrzymuje, wiążą się z tym, że jest udział własny. I my dopłacimy do udziału własnego część, która jest po naszej stronie. To jest wszystko. W sensie odcinek drogi na terenie miasta. To jest do tej części, która jest na terenie miasta, czyli w zasadzie od krajówki przy na Kurodusach do granic miasta przed Sypytkami. To jest ten odcinek. Ten odcinek w porównaniu z całą tą drogą jest to odcinek najlepszy, ale no nie można, za chwilę będziemy my go musieli na własny koszt remontować, albo wtedy będziemy to robili z powiatem 50-50, jeszcze będziemy musieli bardzo prosić. A w tej chwili dofinansowanie, nie pamiętam ile tam jest, 7% czy 10%, to jest ten udział, który miasto musi ponieść. Jest to kwota chyba 100 tysięcy złotych, tam jest zapisane w uchwale kwota, która jest rozłożona na 2 lata. Myślę, że warto w to wejść, bo jest to część miasta i już. No. Na tej zasadzie robimy wszystkie drogi, co niektórzy mieszkańcy mówią, że no po co my dofinansowujemy drogi na terenie powiatowe, na terenie miasta, przecież to powiat powinien robić. Powiat nie jest w stanie zrobić wszystkich dróg powiatowych i jeśli jest złożony projekt i otrzymane jest 90% dofinansowania z zewnątrz, a my mamy dać 5% i 5% powiat, to myślę, że nam się to opłaci, bo ta droga i tak zostaje w mieście, i tak zostaje w mieście. Mało który mieszkaniec wie, która to jest droga powiatowa, która miejska, która wojewódzka i krajowa. Wszyscy patrzą na to, że to burmistrza droga, burmistrz ma to zrobić i już. Dlatego to jest jakieś tam współfinansowanie, większe, mniejsze, wszystko zależy od tego, jakiej wartości jest inwestycja. I tutaj to nie chodzi tylko o drogę Sokołów Podlaski w Łódki. Za chwilę będzie Sokołów Podlaski Węże, czy tam Przywózki, i tak, czy Przywózki i tak dalej. Jest w tej chwili robiona dokumentacja na tą drogę, ale tam już robimy drogę, która jest, to jest część ulicy Fabrycznej, znaczy nie część, w zasadzie cała ulica Fabryczna, bo modernizacja będzie od skrzyżowania z ulicą Wolności do granic miasta. No tak to się nazywa. Jest to droga powiatowa, powiat wystarał się o pieniądze. Węgrowska, nie Wolności. Węgrowska, przepraszam. No ale to w jednym ciągu Węgrowska. Oczywiście. Przychodzi w Wolności albo Wolności w Węgrowską. To ja bym miał tyle. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę, jestem do dyspozycji. Także to trzeba robić. No. Poza tym Szanowni to Państwo, dobra współpraca między miastem a powiatem. No to jest słynna na całą okolicę, tak, żebyśmy, jest dobra i tak trzymać i polepszać ją, chociażby poprzez drogi łączące nas.
Tak trzymać, szanowni państwo, tak trzymać. Ja widzę, panie radny, tylko dajmy skończyć panu burmistrzowi. Ja już skończyłem to. Jakby coś to... Udzielam głosu panu radnemu Florczukowi. No należy się cieszyć, panie burmistrzu, że wystarcza nam pieniążków na... Bo tak jak pan powiedział, tu 5%, tam 5%, no jest to inwestycja. Jednak no ani pan, ani ja, ani żaden z radnych nie zabierze tej drogi do domu. Ale czy nam wystarczy na przykład, jakbyśmy bardziej strategicznych miejscach, no jesteśmy radnymi miejskimi, no bo tu powiat pozyskał, tam powiat pozyskał. A czy dla nas, bo tutaj mówimy, że... A dla nas, nie wiem, czy pan radny słyszał, co ja czytałem w swojej informacji. Bardzo dobrze, panie burmistrzu. Tam jest napisane, gdzie my żeśmy pozyskali, ile pieniędzy, co, jak i dlaczego. I to jest wszystko już bo nasze. Ale panie, wtedy musimy dołożyć 20%. Jasne, panie burmistrzu, tam Włodki, Sokołów, przywózki węże, sam zwyciężę. A na przykład też jest powiatowa droga Świerkowa. Był pan na pewno nie raz. No ale Świerkowa jest w tej chwili reperowana. Proszę państwa. Ale to nie chodzi o to, że... Panie radny. Przepraszam bardzo. Mówimy o konkretnym projekcie uchwały, nie mówmy o Świerkowej. Mówmy o ulicy Fabrycznej, o ulicy Górskiego. To są te ulice, o których pan burmistrz mówił. Mówimy teraz o ulicy Górskiego w tej uchwale. Proszę teraz nie przeciągać. Ja tylko chciałbym jak najbardziej na tak, tylko... Czy zapytanie moje, czy będziemy tam też się w stanie też dołożyć później, jeżeli wypłynie tam też się decyzja. Dokładamy już. Naprawdę? No to dziękuję. Obyśmy pamiętali o tym, że są oczywiście, że tak. W mieście są radni. Pan radny Lipiński, proszę bardzo. Panie burmistrzu, często się z panem nie zgadzam, ale w różnych sprawach. No ale pan radny jest w opozycji, dlatego. W tej sprawie jak najbardziej popieram ten projekt tej uchwały o remoncie tej drogi do Włodek, ponieważ miałem tam okazję ostatnio kilka razy tą drogą się przemieszczać. Naprawdę uważam, że ta inwestycja jest bardzo, bardzo potrzebna, żeby ten rejon miasta nie ulegał dalszej pauperyzacji i to też będzie miało tam jakąś cegiełkę do tego, żeby Stare Miasto też jakoś w jakiś sposób piękniało. Dużo ludzi dojeżdża do miasta, do Sokoła, do pracy i z tej drogi korzystają. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No wiecie państwo, jak dobrze, że burmistrza poprosiłem o kilka słów w tej sprawie, bo tak by nie było dyskusji w sprawie tej uchwały. Dziękuję, zamykam dyskusję, zaraz dam głosowanie. No nie otwieram się, tak? Ale już się otworzyło. Tego się jakoś słabo naciska. Proszę państwa, wynik podsumowania głosowania jest na państwa ekranach i tutaj wskazuje ono, że jednogłośnie przyjęliście państwo ten projekt uchwały, za co dziękuję. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Tak, to jest punkt 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I to jest na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Sokole Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program współpracy Miasta Sokołów Podlaski na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi załącznik do uchwały.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku, przepraszam, uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronach internetowych miasta Sokołów Podlaski. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Może teraz Komisja Gospodarki Spraw Społecznych jako pierwsza by pochwaliła się swoimi ustaleniami. No, Komisja Gospodarki Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. A Komisja Rozwoju? Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. I Komisja Inwestycji i Finansów? Omawiany projekt uchwały Komisji Inwestycji również pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji, zatem zarządzam głosowanie. Jednogłośnie projekt uchwały przez Państwa Radnych został przyjęty. I punkt 15 będziemy realizować. To jest projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w karcie nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Sokołów Podlaski. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 42 ust. 7 punkt 2 i 3 litera b i c w związku z artykułem 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się ustęp 1 zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły muzycznej pierwszego stopnia oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole muzycznej pierwszego stopnia, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. Ustęp 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. I ustęp 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze. Paragraf 2. Przepis uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej pierwszego stopnia, dla których organem prowadzącym jest miasto Sokołów Podlaski. Paragraf 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej pierwszego stopnia w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli. Dyrektorowi przedszkola liczącego do 5 oddziałów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 6 i więcej oddziałów obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 4. Wicedyrektor przedszkola obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 12. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 10 oddziałów 5 godzin. 11 i więcej oddziałów 2 godziny. Wicedyrektor szkoły podstawowej 6 godzin. Dyrektor szkoły muzycznej pierwszego stopnia liczącej do 10 oddziałów 4 godziny, 11 i więcej oddziałów 2 godziny. Wicedyrektor szkoły muzycznej pierwszego stopnia 6 godzin. Kierownik świetlicy liczącej do 80 wychowanków 16 godzin, od 81 do 120 wychowanków 14 godzin, powyżej 120 wychowanków 12 godzin. Paragraf czwarty.
dla nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie z paragrafem 3 stosuje się odpowiednio. Ustęp 2. Zgodnie z ustępem 1 tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego w miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić obowiązki. Paragraf 5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. 1. Pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. 2. Nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze ustala się według następujących norm. Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy 22 godziny. Nauczyciel przedszkola oraz przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 22 godziny. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 31/189/2018 Rady Miejskiej w Suchej Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w karcie nauczyciela obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stanowiska komisji proszę od Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji i Finansów również pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Jeśli w dyskusji są jakieś głosy, to proszę o informację. Nie widzę. Zatem głosowanie przed nami. Proszę bardzo. Panie i Panowie Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. Dziękuję. Według przyjętego przez Państwa Radnych scenariusza teraz przed nami punkt 16. To jest projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sokołów Podlaski na rok szkolny 2020-2021. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 39a ustęp 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe Rada Miejska w Sokołach Podlaskim uchwala co następuje. Paragraf 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w mieście Sokołów Podlaski na rok szkolny 2020-2021 w wysokości 1. Benzyna 4,54 zł za litr, olej napędowy 4,38 zł za litr, autogaz LPG 2,05 zł za litr. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stanowisko Gospodarki i Spraw Społecznych w tym temacie jest jakie? Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju? Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Proszę, jednogłośnie pozytywnie Komisja Inwestycji również zaopiniowała projekt uchwały. No tak, dla wiedzy tutaj nas wszystkich w załączniku są ceny paliw w poszczególnych stacjach w mieście, więc może
się Państwu przyda, żeby nie jeździć od stacji do stacji, na czym zaoszczędzimy tutaj troszkę paliwa, to proszę sięgnąć tutaj do tej ściągawki i wiedzieć, gdzie i po co będziemy jechać. Proszę bardzo, czy w dyskusji tutaj będą jakieś głosy? Pan radny Jackowski, udzielam panu głosu. To może dla mieszkańców miasta, bo takie właśnie informacje to są związane w związku z tym, że średnia cen paliw jest dla rodziców, którzy dowożą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. No, dziękuję. Pan radny wyręcza czasami pana burmistrza, ale to dobrze. Bardzo dobrze. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś w tym temacie? Nie widzę. Zatem przejdźmy do głosowania. Proszę bardzo. Jednogłośnie Państwo radni przyjęli przedstawiony projekt. Dziękuję. Przechodzimy do punktu. Tak się przyzwyczaiłem do tego dużego ekranu, że już nie sięgam swoje notatki. I tutaj na pana inżyniera tylko polegam intuicji, czy dobrze tutaj mi wyświetli, czy będę musiał przepraszać. Proszę Państwa, czyli przed nami tutaj punkt 17. Moje notatki to potwierdzają. To jest projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta Sokołów Podlaski. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest ogłoszone w dzienniku urzędowym w dzienniku ustaw z 2020 roku pod pozycją 713 w jednolitym tekście, Rada Miejska w Sokole Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na wniosek burmistrza miasta Sokołów Podlaski powołuje się panią Elżbietę Hermanowicz na stanowisko skarbnika miasta Sokołów Podlaski z dniem 30 października 2020 roku. Emocje są tutaj niesamowite, ponieważ nawet w projekcie uchwały tutaj od razu na paragraf trzeci tutaj ktoś przeszedł, no ale ja jestem po to, żeby to korygować, więc paragraf drugi będzie brzmiał, że odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest burmistrz miasta. I paragraf trzeci mówi o tym, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że tutaj pan burmistrz uzasadnienie do swojego wniosku przedstawi, ale zanim to, panie burmistrzu, jeszcze sekundeczkę, bym poprosił tutaj komisję, panów przewodniczących komisji, żeby o tym się wypowiedzieli. Może pan przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów najpierw. Omawiany projekt uchwały Komisja Inwestycji i Finansów zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Proszę, panie przewodniczący. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. No i w dyskusji tutaj pierwszy się zgłosił pan burmistrz i udzielam głosu, panie burmistrzu, z przyjemnością. Nie kłamano. Potrzebnie to sitko wzięłem. No ale na dwa to będzie lepiej. To będzie stereo. Stereo będzie, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, dzisiaj jedną panią odwołaliśmy, drugą będziemy powoływali. Pani Ela Hermanowicz jest wam wszystkim, myślę, że bardzo dobrze znana. Pracuje w Urzędzie Miejskim w Sokołowie Podlaskim troszkę dłużej ode mnie. Niewiele, ale troszkę dłużej. No patrzcie, nie wygląda na starszą. Prawda? Zaczynała od referenta. W tej chwili jest naczelnikiem jeszcze do tego momentu Wydziału Finansowego. Pracę zna, wykształcona jest odpowiednio, nawet więcej powiem, bardzo dobrze. Jest osobą merytoryczną przede wszystkim, jest osobą, która, tak mi się wydaje, nie będzie mnie we wszystkim ustępować i tym się troszkę... Martwię na pewno, tak. Martwię, ale tak jak powiedziałem, jest osobą merytoryczną, mnie trzeba nieraz
czerwony długopis dać do ręki, bo ja tak bym chciał wszystkim wszystko zrobić, a to nie zawsze się da. Myślę, że co do powołania pani Eli nikt nie ma żadnych wątpliwości i proszę o to, żebyście państwo to uczynili, a ja jeszcze później coś powiem. Dziękuję bardzo. Czy z państwa radnych ktoś jeszcze chciałby w dyskusji zabrać głos na temat powołania skarbnika? Pan radny Wycech, udzielam panu głosu. Ja bardzo się cieszę ze swojej strony jako radny z powołania pani tutaj na to stanowisko tak zaszczytne i odpowiedzialne jako skarbnik miasta z jednej strony, a z drugiej strony też dziękuję za to, że pani z tyle lat też prowadziła te finanse miasta z funkcji naczelnika i jeżeli będzie pani łączyła teraz te dwie funkcje, to to się sprawdza tak jak w rządzie, że łączymy i mamy bardzo zdolnych ludzi, którzy potrafią te dwie funkcje łączyć. Czy tak będzie? Chyba tak. No chyba nie, panie radny, no co będziemy tam łączyć? No to pan burmistrz tu się powie, czy będzie łączył, czy nie będzie łączył. To jest po prostu awans z jednego, tak według mnie, według z jednego stanowiska na drugi, panie burmistrzu, jak to będzie, żeby pan radny wiedział? Ja myślę, że to jest awans i to no taki spory. Skarbnik to jest. No tak, chodzi no. Tylko o to, czy pani Hermanowicz będzie łączyła stanowisko kierownika Wydziału Finansowego i skarbnika jednocześnie. Nie. To no bo, są dwie zupełnie inne bajki. No bo tutaj trzeba... Nic panu, nie będziemy łączyć. Panu radnemu wyjaśnić, bo pani nam też... Pani Ela Hermanowicz będzie skarbnikiem miasta Sokołów Podlaski. I już. A na kierownika Wydziału Finansowego będzie zapewne wyznaczona nowa osoba. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w dyskusji zabrać głos? Zatem proszę państwa, zarządzanie w tak ważnej sprawie zarządzam. Dziękujemy za przyzwolenie, panie burmistrzu. Wstrzymuję się. Przewodniczący. Naprawdę? No ja się zastanawiam, bo to jest ważna rzecz. No. Dziękuję bardzo. Miło mi jest zakomunikować, że jednogłośnie pani Elżbieta Hermanowicz została powołana na zaszczytne jakby stanowisko, jak najbardziej zaszczytne stanowisko skarbnika miasta. I pan burmistrz jeszcze chciałby. Szanowni państwo, ja słowo krótko. Panie Elu, witamy na pokładzie. Będziemy razem to wszystko ciągnęli. Panie Elu, i proszę sobie zdać sprawę, że przed panią no, co najmniej te 20 lat znowu tutaj jest tej zaszczytnej funkcji, także... No to 19. Gdzie to emerytura? Jest u nas tam. Bardzo ważne, że pani Ela no, wychowała się tutaj w tym mieście i to jest taki piękny, naturalny awans. My byśmy się zastanawiali wszyscy, byśmy może przepytywali o życiorys, gdyby pan burmistrz znalazł, przepraszam za wrażenie, ale w świecie osobę na stanowisko skarbnika miasta Sokołów Podlaskich. Myślę, żebyśmy mieli przy tym sporo. Przepraszam za kolokwializm, ale roboty. A dzisiaj pięknie gratulujemy pani Eli awansu, bo to się jej na pewno należy, bo jest oceniana i przez tego burmistrza, i przez swoją przewodzoną panią skarbnik. I ona zna to miasto, to finanse, bo przecież to nie jest tak, że kierownik Wydziału Finansowego nie uczestniczy chociażby w tym tworzeniu budżetu, na którym przez cały rok pracujemy i z którego się później rozliczamy. To jest też zasługa i pozostajemy w nadziei, w zasadzie jesteśmy pewni, że te finanse miasta trafiają bardzo dobrze w ręce. Gratulujemy panu. Dziękuję bardzo.
Państwa, no i to jest ten symbol właśnie przekazany przez poprzedniczkę. Jest na pełno. Dobrze, Pani Elu, trzeba dbać o to, żeby ona była cały czas pełna. Tak, żeby ona była pełna i jestem przekonany, że ona będzie pełna. Tak jak teraz. O, teraz ona ma jeden grosik, a jak będzie tak tutaj pod samą górę, to ona nie będzie dźwięczeć, tylko będziemy z niej wyciągać, a ona się będzie sama napełniała. Tutaj za Pani przyzwoleniem. Pan się nie boi, Pan nie będzie szło. Przekazujemy w dobre ręce świnkę. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, Panie. Proszę Państwa, punkt 18 to jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. I ja bym prosił, mamy to, Panie Przewodniczący? Tak jest. Tutaj jest, dobrze. Tu jest jedno. A, tak jest. Ja bym tutaj poprosił pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przeczytanie projektu uchwały no wraz z uzasadnieniem, bo jak Państwo tutaj usłyszeliście, jest to wprowadzone do porządku obrad. Myśmy to na komisjach przerabiali, proszę przypomnieć. Przerabialiśmy na komisjach, tak? Na komisję to trafiło, więc może Panie Przewodniczący, tylko sam projekt uchwały bez uzasadnienia. Proszę bardzo. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Iwony Wers na działalność burmistrza miasta Sokołów Podlaski. Na podstawie artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy 2020-717, to jest z dnia 2020 roku 4.04.21. oraz artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodek postępowania administracyjnego, dziennik ustaw 2020, pozycja 256, to jest z dnia 2020 roku 02.18. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się skargę z dnia 8 czerwca 2020 roku złożoną przez panią Iwonę Wersz na działalność burmistrza miasta Sokołów Podlaski, a przekazaną do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Sokołowie Podlaskim przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Dialogu i Korespondencji, wpływ do Urzędu Miasta Sokołów Podlaskim w dniu 18 września 2020 roku za bezzasadną. Paragraf drugi. Uzasadnienie co do sposobu rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci. O sposobie rozpatrywania skargi przewodniczącej Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim zawiadomi skarżącą. Paragraf czwarty. Uchwała niniejsza stanowi zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia skargi w rozumieniu artykułu 237 paragraf 3 w związku z artykułem 238, paragraf 1 KPA. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych. Co w sprawie tego Komisja projektu? Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji również pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Widzę pan radny Wycech tutaj się zgłasza. Udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, zawsze w tych sprawach mieszkaniowych byłem czuły i głos zabierałem, więc postanowimy teraz zabrać głos. Tutaj pan burmistrz nie może być sędzią we własnej sprawie. Dobrze, że powstała taka komisja
skarg, wniosków i petycji. Komisja to w sposób merytoryczny potrafiła rozpatrzyć. Myślę, że dobrze rozpatrzyła ten wniosek. Ale takie kwiatki, proszę Państwa, będą i być może lepiej, żeby się nie zdarzały, ale być może będą się zdarzały jakieś skargi, jakieś tam aż do prezydenta i tak dalej. Dopóki tego problemu mieszkaniowego my jako Rada nie pochylimy się na tym i definitywnie nie będziemy próbowali rozwiązać. Ponieważ ja teraz słyszałem, że Ministerstwo Rozwoju przeznacza 50% dofinansowania do budowy mieszkań komunalnych, 30% do mieszkań budowanych systemem TBS-u. Na te mieszkania TBS-owskie nie wszyscy się łapią. Zdolności kredytowych nie ma część społeczeństwa. Czas oczekiwania na mieszkanie komunalne, jak tu w tym piśmie było 8 lat, jest dość wygórowany i zbyt długi. Ludzie patrzą, jak widną, jak rosną, jak grzyby po deszczu, wille, jak rosną różne inne segmenty mieszkaniowe wokół miasta i w mieście. A ci mieszkańcy jednak nie mogą się doczekać, którzy takich zdolności kredytowych nie mają. Myślę, że jeżeli wejdzie to w życie, te wszystkie rozporządzenia rządowe, dofinansowania, to my w sposób jakiś merytoryczny do tego podejdziemy. Zastanowimy się, ile takich potrzeb w Sokołowie jest, czy mamy zdolności budowania tych mieszkań z dofinansowaniem, bo sami sobie nie poradzimy bez jakiegoś dofinansowania. I myślę, że pomożemy tym ludziom, bo jest tak część mieszkańców, która tych mieszkań komunalnych będzie potrzebowała. Z odzysku tych niewiele mieszkań da się odzyskać, bo wiadomo, mieszkania są wykupione, a jak się coś pojawi, to nie w takim metrażu, jak oczekiwania wskazują tu mieszkańców. I myślę, że jest to taki okres, kiedy wszyscy jesteśmy czasami narażeni na te wszystkiego rodzaju krytykę. Jesteśmy osobami publicznymi, zarówno burmistrz, jak i my. I często jesteśmy pod ostrzałem tego społeczeństwa, które od nas dużo oczekuje, a my nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy wszystkich tych potrzeb zaspokoić, ale myślę, że to się uda w niedalekiej przyszłości. Przy dobrej woli osób rządzących, jak również i naszej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przejdźmy do głosowania. Coś tam proszę Państwa, najważniejsze się wyświetla na zielono. Jednogłośnie przyjęty został projekt uchwały. To nie znaczy, że jest koniec sesji, jak monitory się czarne zrobiły. Proszę sobie nie myśleć, bo jeszcze przed nami jest punktów. Ho, ho, ho. Moje notatki tutaj wskazują na to, że przed nami punkt 19 to jest projekt. To jest, przepraszam, informacja Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli. Panie Przewodniczący, czy Pan jest w posiadaniu projektu uchwały? Tak. Informacji? Jasne. To zatem proszę bardzo przedstawić. Proszę Państwa, 25 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i w skład organu kontrolującego weszli przewodniczący Jacek Jackowski, Grażyna Skowronek, wiceprzewodnicząca, Grzegorz Plichta, Marek Krysiak, Michał Lipiński. I na posiedzeniu komisji została dokonana kontrola Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i przedmiotem kontroli było monitorowanie wysokości środków finansowych programu związanego z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt, opieką weterynaryjną, realizacją planu sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt i dokarmianiem zwierząt przebywających w miejskim schronisku. Na pytania dotyczące wyżej wymienionych tematów odpowiadał pan Jarosław Tokarski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz pani Elżbieta Hermanowicz, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. I w czasie tej kontroli zadawano pytania odnośnie opieki weterynaryjnej i innych obszarów, czyli ilość zabiegów, kastracji, sterylizacji, czy osoby adoptujące psy ze schroniska leczą je na własny koszt, ilość wydanej karmy dla kotów wolnożyjących, między innymi koszty Urzędu Miasta związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, czy koszty ponoszone przez Urząd Miasta mieszczą się w założeniach finansowych zawartych w programie opieki nad zwierzętami. Tutaj po pytaniach
do Państwa z 17 września sporządzono protokół, z którym zapoznał się naczelnik wydziału i zauważono w nim kilka braków związanych z opisami działań związanych z opieką weterynaryjną. Następnie 12 października komisja rewizyjna zweryfikowała zalecenia pokontrolne w obecności pana naczelnika i po uzupełnieniu wpisów pozytywnie ocenia działalność Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni chcieliby pogłębionej informacji w tej sprawie? Nie widzę, zatem Rada Miejska przyjęła informację Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli. Jesteśmy przy punkcie 20, tak, który się nazywa Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przewodniczący rady jest zobowiązany jako podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych radnych do przedstawienia Radzie Miejskiej stosownej informacji o, po pierwsze, radnych, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych lub złożyli je po terminie, to jest po dniu 31 maja bieżącego roku. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia. W roku bieżącym termin składania oświadczeń majątkowych został wydłużony. Zgodnie ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku mogły złożyć oświadczenia w terminie do dnia 31 maja 2020 roku. O nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych, ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, to cały czas mówimy o stosownej informacji, którą przewodniczący ma przekazać i dalej o podjętych działaniach w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych radnych. Realizując powyższy obowiązek, informuję, że w ustawowym terminie do dnia 31 maja 2020 roku wpłynęło do mnie 14 oświadczeń majątkowych radnych, co oznacza, że wszyscy radni złożyli je terminowo. Nadmieniam, że przewodniczący rady składa swoje oświadczenie wojewodzie. Stosownie do artykułu 24h ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym, jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych przekazałem Urzędowi Skarbowemu w Sokołowie Podlaskim. Urząd Skarbowy Sokołowie Podlaskim przedstawił informacje o analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły oświadczenia z błędami oraz poinformował, że w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie zamierza prowadzić odrębnego postępowania w powyższej sprawie. O nieprawidłowościach złożonych w oświadczeniach radni zostali poinformowani i zobowiązani do uniknięcia przedstawionych nieprawidłowości w kolejnych oświadczeniach majątkowych. Informuję ponadto, że stosownie do artykułu 24h ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych przekazałem Urzędowi Skarbowemu w Sokołowie Podlaskim, co uprzednio już zostało stwierdzone. Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim przedstawił informacje o analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły oświadczenia z błędami oraz poinformował, że w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie zamierza prowadzić odrębnego postępowania w powyższej sprawie. O nieprawidłowościach złożonych w oświadczeniach radni zostali poinformowani i zobowiązani do unikania przedstawionych nieprawidłowości w kolejnych oświadczeniach majątkowych. Proszę Państwa, to tak tyle tym słowem pisanym, natomiast no, od siebie mogę dodać tyle, że te nieprawidłowości, czy raczej no, drobne jakieś tam historie, które Państwo w tych oświadczeniach
wypełniliście tak, gdzie Urząd Skarbowy zwrócił na to uwagę, zostały Państwu przekazane. To są drobne rzeczy, ale prośba jest moja taka, żebyście Państwo tę informację, którą uzyskaliście tutaj od za pośrednictwem biura, żebyście gdzieś sobie włożyli w dobre miejsce, w dokumenty, żeby sięgnąć po to już od stycznia przyszłego roku, bo oświadczenia będziemy składać do końca maja prawdopodobnie, ale oczywiście można to złożyć i wcześniej. Dlatego prosiłbym, żeby tych błędów już nie popełniać. Ja tutaj w pierwszym zamiarze miałem tutaj wyszczególniać, jakie tam mniej więcej błędy, nie wskazując imienia osób, ale jakie się pojawiają, ale to jest u każdego coś innego, więc tutaj było mi trudno te informacje tak rozbudowywać, bo jest niepotrzebna. Każdy z Państwa wie, co zrobił nie tak, więc proszę na to zwracać uwagę. No, jeszcze raz powtarzam, że nie były to rzeczy jakieś tam istotne, ponieważ Urząd Skarbowy nawet nie żądał tego, żebyście Państwo korygowali te informacje i przekazywali powtórnie za moim pośrednictwem do Urzędu Skarbowego. Niemniej jednak są one wytknięte i prosiłbym, żeby zwracać na to uwagę, bo mnie też czasami jakaś historia umknie. No, dodać mogę jeszcze tyle, że jak to analizowałem, że oświadczenia tego typu identycznie złożone w poprzednich latach nie były jakoś tam brane pod uwagę przez Urząd Skarbowy w tym roku. Ktoś tam zauważył coś i no niemniej jednak tutaj nie mamy o czym dyskutować. Urząd Skarbowy tutaj jest od tego, żeby to kontrolować. I dobrze, że to jest, no można powiedzieć dobrze, ponieważ nie ma tutaj większych co do tego uwag. Natomiast no, musimy dbać o to, żeby to było zrobione w sposób właściwy. Czy jakieś pytania co do tego? Ktoś z Państwa miałby jeszcze? No jeśli nie, no to przejdziemy do punktu 21, gdzie informacje o dokonanej analizie majątkowej przedstawi Pan Burmistrz. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, informacja Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w sprawie wyników analizy oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane za 2019 rok, to jest podana podstawa prawna. Informuję, że 27 zobowiązanych osób złożyło oświadczenie majątkowe za 2019 rok w obowiązującym terminie. Dwie osoby złożyły oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem i rozpoczęciem pełnienia funkcji w 2019 roku. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości 7 osób uzupełniło swoje oświadczenia o prawidłowe załączniki lub uzupełniło braki dotyczące wykazanych przychodów i dochodów, na przykład z gospodarstwa rolnego i stanu zadłużenia. W wyniku dokonanej analizy i oceny nieistotnych braków formalnych oświadczeń Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski nie podjął działań kontrolnych. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 6 oraz artykułem 24i ustęp 3 wyżej powołanej ustawy wszystkie złożone oświadczenia majątkowe zostały przekazane do właściwego Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oraz opublikowane na stronie BIP Miasta Sokołów Podlaski bipsokolowpodl.pl. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokole Podlaskim po sprawdzeniu przesłanych oświadczeń majątkowych w swoim piśmie numer 1429 SKA 4006.1.11.2020 BS z dnia 16 lipca 2020 poinformował, że również nie zamierza prowadzić odrębnego postępowania w wyżej wymienionej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Czy w tej sprawie jakieś dodatkowe informacje chciałby? Nikt nie chciałby. Ktoś chciałby? Nikt nie chciałby. Dziękuję. Punkt 22 to jest przyjęcie protokołu 12 sesji Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim. Czy do protokołu ktoś z Państwa miałby jakieś zapytania, wątpliwości?
Nie widzę, zatem proszę o przyjęcie protokołu przez głosowanie. Dziękuję bardzo. Punkt 22. Przyjęcie protokołu 16 sesji Rady Miejskiej. Nie widzę głosów w dyskusji, zatem zagłosujmy. Dziękuję Państwu. Do dwóch protokołów nie mieliście Państwo zastrzeżeń. Punkt 24 w sprawach sprawy różne się nazywa ten punkt. Czy tutaj ktoś chciałby jakąś różną sprawę poruszyć? Dwóch radnych się zgłasza do spraw różnych. Pierwszy się zgłosił pan Lipiński, zatem głos udzielam panu radnemu. Panie burmistrzu, stacji dawno nie było, więc tych spraw troszkę się nagromadziło. Mam trzy rzeczy, które chciałbym poruszyć. Pierwsza rzecz to jest sprawa spotkania naszej Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych z panem Sławomirem Hadajem, dyrektorem OSIR-u. Spotkanie odbyło się 7 sierpnia. Komisja była na stadionie, tam bardzo wszyscy byli zachwyceni poziomem odnowienia tego obiektu, więc tafla boiska, bieżnia, siłownia plenerowa, no piękne trybuny. OSIR zajmuje się wieloma dyscyplinami sportu. No, najważniejsze jest piłka nożna, koszykówka dziewcząt, ciężary, kolarze. Są zajęcia z fitness. No i jest też, są zajęcia na pływalni. Jest klub Neptun. Ludzie korzystają prywatnie z pływalni, szkoły. Jest aquarobik. I właśnie tutaj moja sprawa, takie zwrócenie uwagi na sprawę basenu. Basen już funkcjonuje 22 lata, bez żadnego większego remontu. Z tego, co przekazał nam pan dyrektor, konieczne jest gruntowny, generalny remont pływalni. Bo są dwie jak gdyby alternatywy według tego, co mówi pan dyrektor, albo wyremontować, albo zamknąć. Tak troszkę drastycznie. No tam jest konieczna wymiana dachu, wentylacja, niecka basenu do remontu, zjeżdżalnia, część radny, zjeżdżalni. O tym wszystkim wszystko wiemy. Wiemy, ale jest to może... Jest jedno hasło. Ale czy mogę? 5 milionów albo zamknąć. Ja wiem, no bo hasło pan jest proste. Pan mówił o sprawach tak. oczywistych. Panie burmistrzu, sprawa oczywista, więc jak gdyby no może w przyszłym budżecie pochylmy się nad problemem, może za rok, może za dwa, ale trzeba kiedyś to będzie przełknąć tą pigułkę, ponieważ remont stadionu... Ja myślę, że nie musi pan o tym mówić na sesji Rady Miejskiej, bo sprawa jest nam ogólnie znana, są robione odpowiednie działania i to nie jest miejsce i czas, żeby mi o tym przypominać, bo sprawa jest w toku. Tak to wygląda. Pan nie odkrył Ameryki i no o tym, że basen jest albo do remontu, albo do zamknięcia, to o tym wszyscy bardzo dobrze wiemy. Jest jeden myk. Ma pan 5 milionów, to robimy jutro. Jak nie ma pan 5 milionów, przy sobie, to, pan przy nam, sobie to pan nam da działać. Przy sobie to, nie to, ma. To nie chodzi o to, żeby nam opowieści tutaj robić. O tym wszyscy bardzo dobrze wiedzą i działania są podejmowane co najmniej od 2 lat. Jest przygotowany i projekt techniczny, i koncepcja, co mamy zrobić. I to nie jest sprawa z pana komisji, tylko sprawa jest nam ogólnie znana. Ja myślę, że to wcześniej i prościej jest przyjść, spytać się, porozmawiać, a nie mówić o tym na sesji Rady Miejskiej. To jest, uważam, że to jest sprawa nie na ten czas i nie na to miejsce. Czyli informacja jak najbardziej na komisję się nadaje, panie radny, żeby komisja A nie czytać nam na sesji. Wszyscy o tym bardzo dobrze wiemy. Tematu nie zgłębimy tutaj, bo nie ma w tym punkcie ani miejsca, ani czasu na to. Ale proszę kontynuować.
Druga rzecz, czyli kiedy radni mogą się wypowiedzieć i powiedzieć to, co tam mówią mieszkańcy, bo nie wiem, prywatna rozmowa w gabinecie to nie ma żadnej mocy. Nie, no sens tak. Jest wtedy, kiedy jest transmitowana sesja i mieszkańcy przyjdą i się będą wypowiadać. Komisja, radni pracują. Jest komisja, radni pracują w komisjach. Proszę bardzo, przyjdę na komisję i będziemy rozmawiali. Druga rzecz, Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych odwiedziła na początku roku szkolnego szkoły. No i chciałem tutaj jak gdyby, chciałem w imieniu własnym i komisji bardzo pochwalić dyrektorów szkół za perfekcyjne przystosowanie szkół do sytuacji nowej związanej z COVID-em. Każda szkoła w jakiś sposób te problemy rozwiązuje, czyli pełne dezynfekcyjne rygory sanitarne, rotacja uczniów, także to jest bardzo pozytywna rzecz. Jeszcze trzecia rzecz, która wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałem z jednym mieszkańcem, który nowo przybył do Sokoła Podlaskiego, nowo zamieszkały. Zwrócił uwagę na taką drobną może rzecz, no ale dla niego istotną, ponieważ mieszkańcy, którzy mieszkają tu od lat, dla nich to jest sprawa oczywista, ale nowi mieszkańcy, chodzi o oznakowanie dróg przy skrzyżowaniach. To bardzo by ułatwiło ruch. Może w przyszłości jakoś na tym problemie się pochylimy i zwrócimy uwagę na lepsze oznakowanie dróg. Są te oznakowania, są, nie przeczę, ale chodzi przy skrzyżowaniach, żeby nowy mieszkaniec, nowo przybył, nie błąkał się. Dziękuję za wszystko. Czyli przypuszczam, że chodzi tutaj panu radnemu o wskazywania na skrzyżowaniach nazwy ulic. Nazwy ulic przy skrzyżowaniach. Oznakowanie dróg, a nazwy ulic to jest... No, są oznakowane te ulice rzeczywiście, bo ja mam z kolei inne uczucia, że bardzo łatwo do was trafić. Ja tak też słyszałem od znajomego z zachodniej Polski, gdzie bez problemu, bez nawigacji trafił do urzędu, do którego miał trafić. A miał trafić właśnie tak, o czym mówiliśmy, do Urzędu Skarbowego i mu łatwo poszło. No dobrze, ale oznakowanie nigdy za dużo. Pan radny Wycak się zgłasza, udzielam panu głosu. Ja tutaj, korzystając z obecności pana burmistrza, byłem ostatnio na wszystkich trzech komisjach stałych Rady Miasta i prosiłem tutaj o to, żebyście państwo ujęli to w budżecie miasta, ten skromny chodniczek przy ulicy Działkowej, ponieważ jest zgoda powiatu na przesunięcie tego ogrodzenia. Panie radny, sprawa jest załatwiona, jest ujęte. No, dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie widzę więcej głosów i też nie słyszę. Ja chciałbym państwu tylko powiedzieć jedną rzecz. Nie dajmy się temu zagrożeniu, które czyha na nas za każdym rogiem. Prawie stan wojenny. Czytamy o tych rekordach. Nie dajmy się, róbmy wszystko, żeby się nie dać. Dosyć długo byliśmy gdzieś tam dobrze zamaskowani przed czymś, co się nazywa COVID-em jakowymś z oznaczeniem 19. Mieliśmy dobry bunkier, dobry schron, no ale on w końcu uległ tej ciężkiej zarazie i do nas tutaj zagląda. Życzę państwu zdrowia, odporności i wszystkiego najlepszego, żebyśmy się w pełnym komplecie na następnej sesji spotkali, żeby nie trzeba było zamykać naszych urzędów, bo to by była tragedia. Dziękuję państwu za udział. Zamykam 17. sesję Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim.